I witamy bardzo serdecznie w 107 odcinku podcastu Bezimienny. I standardowo za pierwszym mikrofonem będę ja, czyli Christian Kender. Ze mną w studiu będzie również, może będę robił pauzy, Rafał Radomyski. Cześć wszystkim, witam. I będzie ze mną Wojtek Kocjan. Witam serdecznie. Standardowo nagrywamy w co drugi poniedziałek, po prostu co drugi poniedziałek. Więc nagrywamy 26 marca w godzinach wieczornych 2018 roku. I słuchajcie, w dzisiejszym 107 odcinku powiemy sobie o dosyć takim, może ciekawym dla niektórych temacie, może nie. Otóż ze względu na to, że Wojtek jest pecetowcem, a my z Rafałem gramy raczej na konsolach, to powiemy sobie coś takiego, co ja z Rafałem chciałbym z peceta na konsolach i czy ma prawo się to udać. I Wojtek wam powie, co by chciał z konsoli na pecetach, czego nie ma. I też, czy ma prawo się to udać. Czy w ogóle tak. Czy jest taka szansa, że ten tytuł wypali i w ogóle się dobrze sprzeda i będzie się w niego dobrze dało grać. Więc słuchajcie, to właśnie będziemy, o tym będziemy mówili w 107 odcinku. Poza tym o różnych dziwnych, ciekawych rzeczach. Na przykład o tym, co robił Rafał przez ostatnie 2 tygodnie. O Boże święty, znowu mnie męczysz. Dobra, jeżeli chodzi o giereczkowo, to pomidor. Dalej brnę w tym samym stoję w tym samym miejscu i męczę sobie te Watch Dogsy, ale w sumie to jest tak pozytywne, bo one mnie wciągnęły i postanowiłem je sobie czyścić, przez to tak się pierdolę z nimi długo, to mówię uczciwie, bo zamiast lecieć tak jak, wiesz, główny wątek, tak jak był plan, to jakieś, wiesz, bawienie się trochę, nie, w zbieractwo i w sumie dobrze chyba, że tak, wiesz, postanowiłem sobie rozgrzebać to na drobne, nie? Tą gierkę. No poza tym oczywiście tam kino, jakieś tam seriale. Ciężko mi będzie nawet tak sobie przypomnieć, bo trochę tego było. Oczywiście był Pitbull nowy, bo to była podstawa i wszelkie honory tam Wasikowskiemu oddajemy, że jest lepszy i w ogóle. Wiadomo, że to nie jest film idealny, tak, ale przynajmniej no to jest właśnie, wiesz, tego typu, co oczekiwałem kino. Czyli Rafale, ja muszę ci przerwać, bo polecisz i cię nie dogoni po prostu. Dawaj. Powiedz mi troszeczkę, tylko takie rzeczy z tym Pitbullem jestem ciekaw, czyli to jest taki Pitbull, stary Pitbull, nie nowy Pitbull, i czyli mam na myśli, że na przykład jest mniej żartów niż w tych, co było ostatnio. Nie, no oczywiście tutaj jakiś tam poziom, nazwałbym, nie wiem, powagi tego filmu, tak, jest zachowany, wiesz, o wiele wyższy, tutaj nie ma jakiegoś, wiesz, tam łysego typa, który chodzi, wiesz, i rzuca jakimiś tekstami, wiesz, o kradzeniu butów i tak dalej, te co, wiesz, w trailerach zawsze na pewno. O jaki fajny gołąb, albo coś takiego. Tak, wiesz, tutaj oczywiście jest jakiś taki humor, ale to jest raczej, wiesz, ten czarny humor, powiedzmy, policyjny, czy coś w tym stylu, i Dorocin, wiesz, robi ten film, nie? No, na pewno jest dużo Dody, więc to jest to wiem, bardzo to ważne w kwestii odbioru, jak tam na nią reagujesz, nie? Bo są ludzie, którzy po prostu jej nie trawią i na pewno wyjdą z tymi niestrawnościami, wiesz, z tego filmu, no bo faktycznie jest jej sporo. Ja nie twierdzę, że ona tam jakoś, wiesz, źle gra czy coś, bo ma taką rolę i w sumie się dobrze w niej odnajduje, moim zdaniem tam nie ma co się czepiać. Też jakieś, wiesz, ultra gwiazdy z niej nie robią, po prostu tam ma być i taką sobie panienkę grać. Mógłby ten film być jakoś tam, wiesz, troszeczkę bardziej wzniośle pociągnięty, wiesz, jakiś tam klimat psów pierwszych czy drugich się marzy, ale to wiadomo, że nie są już te czasy, więc on jakąś tam ogólną taką konstrukcję i stylistykę takiego pociętego trochę, wiesz, w popieprzony sposób, jak od Wegi te pitbule wszystkie ma, ale jakoś tam się to składa, powiedzmy, nie? To wiesz, łapiesz się na tym, że kompletnie nie orientujesz się, ile czasu mija, wiesz, w filmie i po prostu od sceny do sceny, wiesz, nie wiesz, czy mija dzień, czy mija tydzień, oni za chwilę mówią, że ta akcja trwa już 3 miesiące, mówisz, kurwa, myślałem, że to 3 dni, nie? O kurde, wiesz. Wiesz, są takie miejsca, nie, że brakuje jakiegoś, wiesz, no ale może po prostu to tak ma być, no,
narracji. Tak naprawdę, wiesz, mówię o swoich spostrzeżeniach, a nie, że to są jakieś tam wielkie, wielkie wady. Stara się on jakoś tam nawiązać do tej poprzedniej części Pitbulla. Tu nie mówię o tylko o pierwszej, ale i o drugiej. Gdzieś tam, wiesz, wspomina aktorów tamtych, znaczy postacie, których brakuje na ekranie w taki czy w inny sposób. Delikatnie, powiedzmy, tam fabułą coś nawiązuje, coś się stara wyjaśnić, no ale ogólnie to jest odrębna historia. W miarę tam, jak wiesz, podobnie jak ten pierwszy Pitbull zamykał się jakąś tam historią, co powiedzmy było dosyć głośne, strzelaniny w Magdalence, tak tutaj mamy, wiesz, głośną aferę z Amber Goldem w tle, jako jakiś tam moment taki, gdzie wiesz, patrzysz się na ekran i mówi, o ja, mówili o tym w telewizji, to jest naprawdę, jak dokument, nie wiesz, takie tam powiedzmy, tak było naprawdę, wiesz, taka była historia, nie? To taki jest zarys, wiesz, tego filmu, żeby on tak wyglądał, nie? Tak samo zresztą było w tej drugiej części Pitbulla, kiedy oni tam, wiesz, mafia mokotowska, tak, było coś takiego, mówili w telewizji, no to no dobrze, że nakręcił o tym film, nie? Dobry ten Vega jest. No, no to tak, wiesz, no, to taka standardowa dosyć, standardowe założenie u niego. Ale dobrze zrobiło temu w tej serii, powiedzmy, takie zakończenie, no bo tutaj zakładamy, że to jest zakończenie, wiesz, z tym tytułem Ostatni Pies. Aczkolwiek finał nie domyka jakoś tutaj klamorą wszystkiego, tak wiesz, na amen. Dalej mamy jeszcze wciąż kilka żywych postaci, nie wszyscy umierają, nie? Mhm. Jest ogólnie całkiem spoko i z tego całego chłamu, wiesz, gdzie no chodziłem na tego Wege, bo trzeba było pójść, powiedzmy, i z jakiegoś tam i obowiązku, i przymusu, i tak dalej, nie? I powiedzmy, no to obejrzeć. A propos, mogę skomentować też, że ten serial botoksowy to jest, wiesz, totalnie gorzej niż Pitbull pierwszy, wiesz, przecięty. Tam jest 6 odcinków, ale nie jestem w stanie ci choćby jakiegoś 2 wątków wymienić, które były rozwinięte poza filmem. Jedyny, który tak naprawdę miał dużo dokręconych scen i był opowiedziany jakoś tak od samego początku do końca, i w sumie chyba najwięcej jako czasu antenowego dodał, to był wątek tej dziewczyny, która się zamieniła w gościa. Tam była taka pielęgniareczka, która była tak naprawdę, wiesz, kiedyś dziewczyną, a zmieniła płeć i ona tam w tym filmie tam gdzieś, wiesz, kręciła się, nie? Koło Dygantowej. No i tutaj pociągnęli ten wątek od pierwszego odcinka do ostatniego, wiesz, od kiedy ona była dzieckiem i tam jej rodzice nie rozumieli, wiesz, do ostatniego tam odcinka i jakiegoś zamknięcia historii, a cała reszta to w ogóle, wiesz, ta ilość dokręconych scen to jakieś, wiesz, jakieś śmieci tam odnośnie tam pogrzebu rodziców, wiesz, tej dwójki rodzeństwa, czy coś jeszcze. Praktycznie reszta to jest, wiesz, 1:1 film, nie? No tak. No i tyle, no. Pytanie, co dalej tam będzie, czy to będzie kontynuowane, tak jak, wiesz, był dokręcany Pitbull, czy nie, czy poleci, wiesz, teraz raczej te kobiety mafii, przecież mają mieć kontynuację, bo przecież już to było zapowiedziane od razu w jedynce, więc myślę, że tam się ekipa będzie kręciła i coś robiła. Mhm. No dobrze, dobrze, więc w tyle. W takim razie, Rafale, pójdę. A wiesz, że jeszcze, bo fajnie, że to jest dobre. Służby specjalne jeszcze były w Egi, nie? No to tak, to ja już to oglądałem, no i mówiłem, no to dawno, że to dawno jest... temu, okej, tylko tam była ta sama kwestia, że wiesz, tutaj weźmy kilka elementów politycznych i jakiegoś Leppera tam i tak dalej, nie? I wrzućmy to wszystko, wiesz, do filmu będzie fajnie wyglądało, wiesz, jak prawdziwy, nie? Aha. Mhm. No, tak. To tyle, jeżeli chodzi o jakieś tam ciekawe... Tylko, że tylko no. Jeszcze jak pamiętam, służby specjalne akurat były niezłe. No. Mi się ale ja nie mówię, że były złe. Pitbull no. Pierwszy też był niezły. No dobra, okej, okay. Masz rację. Trzeci też był niezły. Właśnie chodzi mi o kwestię tego, że to jest gdzieś tam w konwencji tego całego, wiesz, nie wiem, autora i jego licencji. Jak to określić. No dobra. No. Czyli to wszystko, Rafale? Czy coś jeszcze? Co? No. Powiem ci, że sporo jest tych filmów i nie wiem, czy czegoś nie pominąłem. A, byłem na tym. To jest dobry film. Kurwa, czemu ja nie potrafię tak, wiesz, nie zapisałem sobie, przepraszam was bardzo. Na tym Oscarowym, Three Billboards on Edding Road, czy jakoś tak się to nazywa. I oglądałem 2 dni temu też, Rafale. No,
I powiem tam nie wypowiadam się na temat Oscarów, ale jako film to mi się to bardzo podobało i uważam, że tak się poczułem trochę inaczej niż jak te wszystkie, wiesz, mucki, które gdzieś tam ostatnio oglądałem. Cały jakiś tam zamysł na ten film mi się bardzo podobał, odpowiadał. Może poza tym, że tam finał postanowili zostawić otwarty niż zamknięty, ale... Ale no to bardzo dobrze, bo to nie jest akurat ważne, jak to się zakończy, czy jak to się zakończy. Nie, bo to chodzi o to, jaką ty masz interpretację, po której stronie patrzysz, jak sobie tam powiedzmy patrzysz na poszczególne postacie, jak się zmienia ich odbiór w trakcie tego filmu, jak ty się łapiesz na tym, że zależnie od sytuacji też jakoś tak się dopasowujesz do tego, więc to jest fajne, bo jakoś tam faktycznie można go poprzeżywać trochę, nie? I tego brakuje, wiesz, nie oglądasz go tak sobie bez emocji. I w ogóle to jest ten film dla mnie osobiście, to jest bardzo dobry przykład filmu, w którym możecie, słuchajcie, możecie mieć jakąś beznadziejną fabułę, no nie wiem, dziecko zgubiło ołówek i słuchajcie, i cała opcja polega na tym, że jeżeli ta fabuła będzie w miarę niezła, będziecie mieli dobrych aktorów i dobrą reżyserię, to będzie bardzo dobry film, niezależnie od tego, o czym on jest, bo ten film nie powala ogólnie jakąś tam tym, o czym to jest, ale wszystko obok, wszystko jak to jest zrealizowane i kto tam gra i jak to robi, powoduje to, że ten film się tak zajebiście ogląda, że po prostu wsiąkasz 2 godziny, o kurwa, już koniec. I po prostu ten film jest o niczym. I w sumie z tego filmu będę pamiętał tylko tytuł. I zrobił robotę. To po prostu pokazuje, jak bardzo jakimś takim niskim kosztem, powiedzmy, finansowym można nagrać bardzo dobry film, który, powiedzmy, bo tam się dzieją jakieś wydarzenia dookoła, tam te billboardy tytułowe, które są i tak. No, od samego początku do końca, no tam oczywiście jest wielkie zamieszanie. Ale nic się nie dzieje, nic nie wyjaśniają i tak dalej, ale to całe zamieszanie dookoła, no, które tam jest takim, wiesz, nie wiem, cyrkowym trochę aż wręcz, nie? I to też trochę powoduje, bo tam jest kilka odniesień do tego, że to jest, wiesz, okolice jakiegoś tam, nie pamiętam dokładnie, w którym to jest stanie. Ale tam gdzieś niedaleko Idaho, ogólnie południe Ameryki, wiesz, i że tam jest specyficzny klimat, nie? To tam dalej, wiesz, cisną po czarnuchach, nie? I tak dalej. Policjant idzie i komuś wpierdoli, wiesz, nikt mu tego nie robi, ale nie mówimy tutaj przecież o dużym mieście, tylko, wiesz, o małym miasteczku, gdzie się wszyscy znają, nie? I tak to oglądasz trochę, wiesz, też się patrząc, że są takie miejsca, wiesz, w sumie, gdzie to dalej powiedzmy tam może być, nie, bo to zawsze gdzieś tam jest przedstawiane w kategoriach, Nowy Jork, brutalność policji, wiesz, wielkie miasto, Los Angeles, nie, i tak dalej, a tam z kolei, wiesz, jak to wygląda w takiej zabitej dechami dziurze. Dokładnie, więc myślę, że z Rafałem możemy się zgodzić, że ten film jak najbardziej wszystkim polecamy. Tak, i naprawdę można się zdziwić, jak z czegoś prostego można zrobić zajebisty film. I ja miałem takie odczucia. Rafale, coś tam jeszcze? Wiesz co, chyba niczego nie wyciągam teraz. Dziękuję za głos. Wojtku, co u ciebie? Tak, u mnie. No więc, jeżeli chodzi o grany, zawsze zaskoczony jest. To się nigdy nie zmieni. Jeżeli chodzi o to, w co pogrywam, to w zasadzie tylko Vermintide, bo gram w niego namiętnie i absolutnie mi się nie nudzi, na liczniku jest już kilkadziesiąt godzin i naprawdę, no, nie ma nudy. Jest parę takich rzeczy, które w tej grze mogą powodować takie trochę zdziwienie, ale to w ogóle nie wpływa tak naprawdę na przyjemność grania. Chodzi tu konkretnie o szansę na wydropienie takich przedmiotów kosmetycznych. Bo generalnie w Vermintide, tak jak żeśmy ostatnio gadali, tam jest taki motyw z otwieraniem skrzynek. I po każdej misji dostajesz skrzynkę, która jest odpowiednio przystosowana do twojego poziomu. To znaczy, jeżeli grasz na poziomie rekrut, dostajesz skrzynkę, gdzie ten hero power, maksymalny jest 100. Przepraszam. Jeżeli chodzi o tam następny jest, oj, zapomniałem teraz, weteran. Weteran to tam jest 200, no i potem jest ten champion 300 i potem jest jeszcze ten legendarny. No i generalnie dowcip polega na tym, że zbierasz coraz to lepsze przedmioty, to fakt,
Ale nie dostajesz w ogóle kosmetyków, bo w tym powinny też dropić przedmioty kosmetyczne, które w ogóle nie wpływają na twój jakikolwiek poziom, na nic nie wpływają, tylko na wygląd, ale wyglądają, jak już dropną, to wyglądają niektóre naprawdę kozacko. Tylko że drop rate jest taki, że ja na kilkadziesiąt godzin gry mam jeden taki drop. Jeden taki drop. Osax, który ma tyle samo, ile ja godzin, jeszcze mu nic nie dropło. Więc to jest trochę przerażające, nie? Bo wiesz, masz tam czterech bohaterów, każdy z nich ma trzy klasy postaci i dla każdej z tych klasy są osobne te dropy kosmetyczne. Więc jaka jest szansa, że coś ci dropnie? No tak mała, że ludzie naprawdę robią o to trochę gówno, znaczy nie gówno burzę, tylko burzę o to po prostu robią. No ale nie ma co dziwić, nie? Ale to Wojtku, twoim zdaniem, znaczy, dobra, no, czyli można powiedzieć, że tam, nie wiem, rozegrałeś te 50 godzin, tak? I tylko raz ci wypadło. Twoim zdaniem to jest dobre, czy nie? Bardzo niedobre. Bardzo niedobre. A teraz poczekaj. No. Bo ja tylko chciałbym się odnieść do Diablo. Nie wiem, czy pamiętasz, jak te legendarne przedmioty wypadały w dwójce, a jak wypadają w trójce. I moim zdaniem osobiście w trójce wypadają zbyt często, a w dwójce wypadały bardzo rzadko. Ja naprawdę też rozgrywałem bardzo dużo godzin i oczywiście później się farmiło, chodziło tam, gdzie trzeba, żeby one wypadały i po prostu w kółko się robiło. Jeszcze były boty, powiedzmy, ale to było moim zdaniem lepsze, bo teraz... Ale to nie były przedmioty kosmetyczne, tylko to były po prostu przedmioty, które dawały ci zajebistego boosta w rozgrywce. No, i jasne, no tak, że one też tak, fajnie tak, wyglądały, tak, to, znaczy... tak, to fakt, ale one po prostu robiły robotę swoją, one to były narzędzia mordu, a tutaj to jest tylko wygląd. Nie? Wojtku, a może ty przez przypadek je kupiłeś i nawet o tym nie wiesz? Co przez przypadek kupiłem? No bo te przedmioty kosmetyczne można kupić, tak, w tej grze? Nie, one mogą tylko dropnąć. A, czyli nie można ich kupywać, bo myślałem, że już jest właśnie mikrotransakcja z tym związana, że można to już kupić. Nie. Może ci to tylko dropnąć i ci, którzy grali w jedynkę, dostali pakiet takich też jakby tych skórek, takich elementów, bo to tak naprawdę nie są całe skórki, tylko tam jest podział na kilka elementów w rysztunku. No więc ja dostałem jeden hełm na 15 postaci, którymi grałem, dostałem jeden hełm. Wiesz, to trochę nie, to na pewno nie jest fajne, a spójrzmy na gry, które robią to dobrze i to są między innymi w zasadzie te moby wszystkie, gdzie tak naprawdę nie, bo wiesz o co chodzi, że tutaj w tych grach zresztą Diablo. Ale to nie jest moba, Wojtku, to nie jest moba, nie możesz tak mówić, to nie jest gra za darmo, każda moba praktycznie jest za darmo. Vermintide kosztuje... Nie, czekaj, dobrze, tylko że tam możesz je sobie kupić, nie? Możesz kupić sobie skrzynki, skórki i tak dalej, ja nie o tym mówię, ja tylko mówię o mechanizmie. Mhm. Chodzi o to, że ludzie, którzy kupują sobie, którzy przechodzą grę i poświęcają ileś tam godzin, to wydaje mi się, że... A wiesz, a są tacy, co mają 200 godzin na liczniku i nic im jeszcze nie dropło, nie? To wystarczy poczytać fora. I nawet twórcy już widzą, że to chyba jest jakiś problem jednak i trochę przegięli pałę. Bo naprawdę, wierz mi, jeżeli masz 15 postaci do ubrania i masz 70 godzin gry i masz jeden hełm, to nie jest dobre. To naprawdę nie jest dobre. Ale poczekaj, że ten jeden hełm, każda postać ma taki sam i wyglądają wszystkie tak samo? Nie, ten hełm jest tylko do jednej postaci. Nie możesz go założyć na każdą postać. On jest przypisany tylko do jednej postaci, tej, która otworzyła skrzynkę. No tak. I tak było też wcześniej. Podobnie było wcześniej. I no dobrze, no ale w takim razie każda z tych postaci ma jakiś tam inny swój hełm, tak? Nie. Jest jeden hełm? Nie. Powtarzam jeszcze raz. Na wszystkie pięć postaci jest tylko jeden hełm, a cztery postaci nie mają hełmu? Jest hełm i wrzucają do niego, wiesz, pety. Jest 15 postaci. Jest, tak. Inaczej, jest bo są subklasy, po trzy, ja wiem. Tak, po trzy i każdy z nich ma osobne skórki. To nie jest tak, że to są jedni bohaterowie, to są osobne w ogóle klasy. Więc jeżeli mi dropną hełm konkretnie na Krubera, a konkretnie na jego trzeci wariant, to tylko ten trzeci wariant może ubrać ten hełm. Rozumiesz? Rozumiem. Tylko on. No, więc na 15 możliwości to nie jest tak, że teraz ja ten hełm jakby to będzie inny albo coś tam. To jest po prostu... No dobrze, ale tak jest też w RPGach, tak? No i
no nie każdy. Znaczy dobra, no ja rozumiem, że dla ciebie to jest fajne. Dla mnie to nie jest fajne. I... Ale jak znaczy, ja nie mówię, że to jest fajne, ale ja nie mówię, że to jest aż takie złe, o czym znaczy, ty inaczej, mówisz. Chodzi bardziej chyba o ilość lutu, który tam wypada, nie? Który wiesz, no możesz tak, jakoś no... spożytkować dodatkowo. To jest zawsze coś, co powoduje, że chce ci się, nie wiem, biegać, czyścić mapę. Wiesz, nawet jeżeli powiedzmy tam wątki jakieś są, wiesz, mniej porywające, to biegasz, zaglądasz do każdej skrzynki, pod każdy kamień, żeby może coś tam jakieś znaleźć, cholerstwo ciekawsze, nie? Może coś, wiesz, wyjątkowego, nawet jak masz już dobrą broń, nie wiem, skompletować jakąś zbroję, wiesz, czy coś w tym stylu. A jeżeli tutaj jest tak, że zdobywasz cały czas to samo i powiedzmy masz czym, wiesz, tam latać. Z tego co pamiętam, jak gadaliście o tym, to tam te wszystkie bronie i statystyki nie wpływały na wygląd, tylko ten wygląd musiałeś właśnie sobie dodatkowo wyskórkować, tak? Tak. Właśnie się wszystko dobrze. O to rozchodzi, że brakuje tego jednego elementu i jest w nim ciągły wielki niedosyt, dokładnie. Bo wszyscy mają jest te same postacie. Jest tego za mało. Ale poczekaj, nie możesz grać w sukience, jak chcesz grać w sukience. No, mniej więcej. Czyli mniej więcej. Po prostu powiedzmy, że jedna klasa postaci może wydropić tylko i wyłącznie jeden hełm, nie ma innych hełmów, wszystkie wyglądają tak samo dla tej klasy postaci. Trudno powiedzieć, bo na razie dropi tego tak mało, że nikt chyba nie dostał jeszcze dwóch hełmów. Wiesz, aha. W zasadzie nie wiadomo. Znaczy ja ci powiem ale szczerze, to... że ja nie widziałem, ja przez całą tą grę, no. A grałem już, wiesz, no ileś tam tych gier jednak zrobiłem, no powiedzmy, że jedna rozgrywka to nie wiem, jest od 15 do 20 minut, jakoś tak, nie wiem, nawet, mniej więcej. No. To ja nie mogę widziałem zadać pytanie, bo poczekaj, bo... osoba, nie? Jakoś tak super, ja was nie słuchałem, jak recenzowaliście tą grę, nie, no, ale w kontekście gry multi i online, nie, no to jest ten motyw, że ty sobie tą swoją postacią z tym swoim zajebistym hełmem możesz biegać i się pokazywać innym w jakiś sposób na rozgrywkach multi? No tak to działa, bo ty po prostu tak to działa, że... czyli krótko mówiąc, tak. Jak znajdziesz ten hełm, to oni mogą ciebie wybrać na nowego Jezusa i dać ci berło i tak dalej, bo wiesz, no, bo jesteś jedyny, który masz lepszy hełm i stwierdzą, że jesteś królem w nie, ogóle wszechświata. Nie w tej grze, może gdyby to było MMO, to może, ale tutaj chodzi o to, że ta gra polega na tym, że łączysz się w czwórki, masz czteroosobową drużynę, no i to masz randomy, no chyba, że grasz ze znajomymi, nie? Więc ale nie masz, nie masz to... od razu takiego szacunku na dzielni za fajny dres? Ej, wchodzisz właśnie, z kimś randomami, właśnie, a oni ci mówią, o kurde, jakie masz adyki. Wiesz co, właśnie, tak by było, gdyby to działało, a tutaj jest tak, że niestety, ale wiesz, gdyby to działało tak, że masz coraz to fajniejsze sprzęty z tym Hero Power i potem powiedzmy na tym poziomie, już tam poziomie Champion, masz jakieś takie fajne rzeczy, a na legendzie to już kurwa naprawdę takie, że to jak legenda to od razu się świecisz jak psu jajca i wiesz, przychodzi i każdy łosza, co on przyszedł legendę, nie, bo ma te, dropnął mu ten hełm, nie, albo tam jakieś kurde klapki przeznaczenia, nie, to wtedy by to działało, tylko że tutaj jest tak, że już ludzie pizgają te legendy, rozumiesz, i pff, i nic, no dobra, nie, ale wciąż i nie ty mają jesteś żadnego jedyny, kostku. Który ma wyjątkowy hełm. Ale ja mam wyjątkowy hełm i dropnął mi nie na, ani na czempionie, ani na legendę, na jednej postaci. Wiesz, po prostu przypadek, zupełny okay. Przypadek. A no, one, po prostu, one, tak się zużyło, nie? One to nie jest tak, że dobra. Jest szacun na dzielni, bo jest największy dres, tylko jakaś tam no. Pizda ma po prostu oryginalne dresy. Tak, bo coś no w tyle stylu po prostu, nie? I to mu się trafiło się ślepej kurze ziarno trochę, na takiej zasadzie, nie? I to nie jest tak, że jak, wiesz, gdy właśnie o to chodzi, o ten efekt, tak, że odpalasz sobie grę, wchodzisz, patrzysz, a ten koleś, wiesz, jakiś taki, kurde, zbroja taka, że panie, nie, że miecz to taki kozak maślak, nie, że jakaś aura tam ognia nad nim, nie, i to tego nie ma po prostu, bo każdy wygląda tak samo i no i tyle, nie, i tego brakuje, wiesz, że jak ktoś już pizga legendy, to fajnie jakby to gdzieś miało też ten oddźwięk, ale tak jak może w Diablo. Widzicie? Padł dzisiaj ten argument Diablo, nie? No to powiedziałeś, że w Diablo przecież też tak jest, że ta legenda. No okej. W dwójce. Niech będą te legenda w dwójce. Ale w trójce to trójce też już, tak już, jest, już tylko, wypadają co pół godziny wypadają tak, takie tak, ale itemy, bo chcę na coś innego zwrócić uwagę, że no. W większości RPG-ów i hack and slash i w tym wszystkim, na początku jesteś takim obszczymurem i wiesz, masz tam gadki po prostu z łopianu i tak dalej i pizgasz tam dachówką, nie? No i fajnie, nie? I po prostu wiesz, że za 4 godziny będziesz trochę inaczej wyglądał, a już ten, a tam jakieś legendy i tak dalej w dwójce, jasne, to było fajne, no to gdzieś tam po iluś godzinach trzasnie ci legenda, no to jest szacun, ale mimo to
jak już to legenda ci dropnie, to nie jest, to nie masz dalej gaci złopianu i nie pizgasz tym, tylko już jesteś jakiś tam jednak koksem, fajnie wyglądasz. I taki pierwszy level, a 50 to jest różnica. A tutaj tego w ogóle nie ma. Nie ma żadnej wizualnego progresu nie ma. I drop rzędu promila jest zbyt niski po prostu, bo jeszcze to nie jest tak, wiesz, ten hełm wygląda fajnie, ale tak naprawdę możesz go nie zauważyć nawet, nie? O to chodzi, nie? Ej, chłopaki, mam randomowy temat, który chcę, żebyśmy rozwinęli. Ale poczekaj, bo nie skończyliśmy jeszcze tego wątku. Chcesz? Ja jeszcze chcę mu coś powiedzieć. Ja w ogóle chcę mu powiedzieć cztery różne rzeczy. Zobaczcie, jak ma się do tej gry konsolowiec, patrzcie ja, i pecetowiec, patrzcie Wojtek. Wojtek musi ładnie wyglądać, on musi właśnie ładnie prezentować, jak będzie tam chodzić, a ja mam kompletnie na to wyjebane. Naprawdę, no właśnie, czy ja będę miał czerwony hełm, czy niebieski, czy żółty, czy będzie mi się świecił, ja mam to w dupie. Ważne, żeby ten hełm był zajebisty. Właśnie to różni elitę od plebsu. Nie, Wojtek, a nie, no... No właśnie, no bo ty jesteś nauczony z tych mobków, że ty musisz ładnie wyglądać i sobie kupujesz tych lolu, kurwa, te nie wiem, te skórki i to wszystko, gdzie dla mnie to jest w ogóle jakaś nowość, ja w ogóle Christian, nie wiem, o czym on w ogóle do mnie mówi i Christian, on musi ładnie wyglądać, a ja mam to w dupie. No jak? Nie zgodzę się z tobą, bo to nie jest kwestia. A ty w ogóle nie grasz w multi, Rafał, to jest w ogóle kosmos. Ale to, że nie gram w multi, nie znaczy, że się nie przejmuję tym, jak wygląda moja postać, bo nawet biegając albo po tych głupich poszdoksach, tak? I nawet za czasów jeszcze, wiesz, GTA, bodajże w trójce to nie było, ale w San Andreas weszło na grubo, jeżeli chodzi o ubieranie postaci i już od tamtych czasów, wiesz, ubieranie postaci pod jakiś tam, powiedzmy, swój styl, swój gust było ważne, nie? Na początek to była, wiesz, domena jakichś sklepów czy coś w tym stylu, czy w RPG-ach znajdowania różnych rzeczy. Bardziej właśnie ta losowość tego lootu, wiesz, tutaj Division przecież, ile tam było, kurwa, ciuchów i tak dalej, to po prostu głowa mała. I praktycznie dlatego lutu się tylko w to grało, nie? Te, wiesz, całe dnie, godziny, czy tam cholerne rajdy, bo no tam było typowe multi, ale ogólnie to jest ważne tak samo na konsolach, jak i na pecetach, nie? Oczywiście moim zdaniem, można nie zwracać na to całkiem uwagi, ale wiesz, ja nawet grając w Wiedźmina sam dla siebie, zbierałem, wiesz, kolejne jakieś tam zestroju, który mi się podobał i który się upgrade'ował, Boże, jak to się nazywało. No, żeby cały strój zebrać. Wiedźmińskie rysztunki, tak? Wiedźmińskie rysztunki, konkretnie tam kota mi się najbardziej podobał, bo to jest pierwszej... No, fajnie było. Mi się niedźwiedzie podobał. O Boże, o czym wy gadacie? No, normalnie jakbym wszedł do jakiegoś, nie wiem, sklepu i z babami gadał, w co mają się ubrać. Uspokójcie się, dobra? A zobaczcie, jak ja zainstalowałem, jeszcze jak zainstalowałem dodatek w postaci krwi i wina, gdzie wprowadzili opcję malowania rynsztunku i tego swojego kota, wiesz, wykręcony na maksa rynsztunek mogłem sobie jeszcze, wiesz, pokolorować na jakieś tam lakiery dowolne, no to przecież było super, bo wreszcie, wiesz, biegałeś takim Wiedźminem, jak chcesz, jak ci się podoba, on tam na przerywnikach wyglądał jak kozak, dzięki temu bardziej. I to było spoko, wiesz, bo nie biegałeś jak frajer, nie? A całą resztę, wiesz, rzeczy mogłeś sobie sprzedać. No to jest ważne, żeby to było. No. Ja bym nie widział sensu gry, jeżeli cały czas grasz, wiesz, robisz to samo, gdyby po prostu ona cię w jakiś sposób nie nagradzała, bo to dokładnie jest to samo, co odblokowywanie jakichś, wiesz, nowych samochodów, czy no tak, ale... skórek, czy części tuningowych w ścigałce. To jest dokładnie ten sam motyw, że się, wiesz, można gdzieś tam czy samemu przed sobą, czy przy czymś, wiesz, połechtać trochę, nie? Nie wydaje wam się, że po prostu kiedyś tego nie było w porządku? Bo nie było kiedyś tego. Czy graliście w jakiegokolwiek... Wiesz co, kiedyś ludzie dorożkami... No dobrze, ale bez przesady. Nie? Bez przesady, bo mi to osobiście nie jest potrzebne. Nie wiem, gram sobie w jakiegoś God of War'a, wiem jak on wygląda, wiem jak wygląda Kratos i on będzie tak wyglądał przez całą grę. A czy po drodze mogę mu zrobić kucyk, mogę go pomalować w inne szlaczki czerwone, czy nie wiem, założyć mu inne spodenki... Boże, ja mam to kompletnie w dupie. Wywalone ale mam na to. Ale ty w ogóle mylisz światopoglądowo. Nie, ale do tego to dąży. Słuchajcie, do tego to dąży. Bez przesady, jeżeli Wiedźmina, wiemy jak wygląda Geralt on ma, tak? No, wiemy jak on wygląda, widzimy go na okładce i jeszcze z nim można robić milion rzeczy, ale to po co? Nathan Drake, przebierać Nathana Drake'a w jakieś ciuszki? Jezu, albo no Krystian, po co? Ty się kompromitujesz. Nie. Dla mnie... Ale to Wojtek, dobra, no to ja rozumiem, że dla ciebie jesteś wyjątkowy. Jesteś wyjątkowy, Krystian. Nie, no, ale... Ciebie to nie interesuje, a normalny gracz lubi
jak mu po prostu ten wirtualny penis rośnie. No sorry, no tak mamy. I większość ludzi tak ma, no. Jeżeli grasz w gry, powiedzmy, w wyścigi, tak? No ale wyścig jest troszeczkę inaczej. To jest jednak troszeczkę inaczej. A czym jest inaczej? Bo jednak... Co jest inaczej? Nie, bo... No. Przypomnę tylko, że gra, która wprowadziła pierwszy raz możliwość czegoś więcej zrobienia niż zmiany kolorów samochodu, który wybierasz, czyli Need for Speed Underground, z możliwością naklejek, tuningu pod siebie i tak dalej, to po prostu... była takie nową, taki hicior, tak po prostu niesamowicie się to przyjęło, że głowa mała, tam całe strony po prostu ze zdjęciami, to jeszcze było w czasach, kiedy zdjęć nie było wrzuconych, tylko print screeny się normalnie wrzucało i to jest potrzebne po prostu, bo to jest kolejna fajna rzecz, która wiesz, wydłuża rozgrywkę, nieważne czy te części zdobywasz, kupujesz, odblokowujesz, czy gdzieś tam znajdujesz, tak, to nie ma znaczenia, ale ważne, żeby one były, żeby dawały ci wybór, bo wtedy widzisz jakiś sens powiedzmy w tym, że dobra, jeszcze pogram se 3 wyścigi, to może mi jeszcze coś fajnego wpadnie albo coś. No. Ja ale zawsze lepiej wygodzić jak badass, nie? Zwłaszcza w multi. No. Ale nieważne, no można sobie lubić różne rzeczy, ale ważne, żeby był wybór, a tutaj tego wyboru nie masz, bo masz postać z góry, wiesz, jakąś zdefiniowaną i przez 200 godzin gry zdobywasz jeden hełm. No kurwa, no to przecież naprawdę nie ma żadnego sensu. Dlatego ja jestem bardziej zdania, znaczy ja bym bardziej poszedł w stronę Diablo, że na przykład wychodzi wam ta legenda, powiedzmy jakiś tam zajebisty przedmiot i ona się świeci jak psu jajca, nie wiem, zmienia kolor, robi się dookoła was dodatkowa chmurka, czy nie wiem, czy cokolwiek, czy pojawia się przy was, nie wiem, jakieś zwierzę, dajmy na to, jako przykład. I ja wiem, że o kurwa, on ma ten przedmiot na, nie wiem, na spodniach, na nogach, na głowie, obojętnie gdzie. I ja wiem, że już ten przedmiot jest zajebisty. Ja wiem, że koleżka jest zajebisty. I on nie musi mi kupować, nie wiem, on nie musi być cały na różowo. Bo ja już wiem, że jeżeli on ma, nie wiem, ten powiedzmy miecz, to ja wiem, że on jest przechujem. I ja po prostu wychodzę z takiego założenia i dla mnie to zawsze było fajnie. A teraz jak wchodzę do jakiegoś MMO, dajmy na to na 50 graczy, to tam wszyscy się świecą jak psu jajca. Tak? Ale ja ci doskonale rozumiem, naprawdę, wierz mi. No, może. Po prostu tutaj jestem z starej daty i wolę jednak te stare rzeczy niż płacić ale jeszcze Krystian. Za pomalowanie głowy na fioletowo. Słuchajcie, gram w te narty. Spoko. Jest tam dużo rzeczy, które się zdobywa, a jest bardzo dużo rzeczy. Ja na przykład, jeżeli chcę przebranie krokodyla, muszę zapłacić, nie wiem, 20 zł, nie? No na chuj mi coś ale takiego. Krystian, no dobra, ale ty musisz zrozumieć, że Zbroja dla konia. To zależy od gry. Zrozum to. Nie, tu chodzi o to, są takie gry, gdzie po prostu się na to zwraca uwagę, że na przykład fajnie, jak jest dużo sprzętu, a są takie gry, jak nie fajnie, jak jest dużo sprzętu. Przykładem dla mnie gry, gdzie może być tak mało sprzętu, to jest Age of Conan. Znaczy nie Age of Conan, tylko ten nowy Conan Exiles. Mhm. Tak? Mhm. Nie chciałbym, żeby tam wszyscy wyglądali tak badassowo, ale tylko żeby fajnie, żeby się trochę postarać o coś. Tylko, że jest ta różnica, że tam każdy zaczyna jako taki pionek. W samych majkach. I chodzi o to, że po prostu tam nie masz 15 postaci, żeby do niej zdobyć sprzęt. Masz jedną. I jak zdobędziesz dla niej już fajne majtki, to masz te fajne majtki, jest fajnie. A tutaj masz 5 postaci, 5 razy 3, to masz 15 postaci. Gra się różnie, bo w zależności od tego... co chcesz zagrać, w jakim teamie i tak dalej, to grasz różną postacią i po prostu prawdopodobnie, no chyba, że ktoś się uprze, będzie grał tylko tą jedną, tak, bo Jezu, bo teraz mam hełm, no to muszę ją grać, żeby się pokazać na dzielni, nie? Ale wiesz, normalnie wybierasz różne klasy i siłą rzeczy, no nie będziesz miał tego efektu wow, nie? Że o, dropną. Poza tym jest jeszcze inna rzecz. Żeby zdobyć w Diablo jakiś taki legendarny przedmiot, to zazwyczaj trzeba było jednak coś zrobić sensownego, nie? One tam dropiły z jakichś... No nie, no tak, pasów. Tak. Jakiś level trzeba było na jakimś w ogóle poziomie. A tu jest to tylko efektem zwykłego przypadku otwarcia skrzynki jakiejś tam promilowej szansy. W Vermintide. Wszystko. Tak? No, więc to jest... Nie, no, więc, no. Tak, więc jeżeli by to był efekt taki, że ej, zabiłeś finalnego bossa na poziomie tam legendy, to masz dodatkową skrzynkę i masz tam jakiś, nie wiem, ileś procent szans, że coś ci dropnie, no to by nawet miał, w sensie takiego kosmetycznego, to by to nawet miał większy sens niż teraz, że mówię, ja zrobiłem zwykłą, randomową misję, po prostu dropnęła mi skrzynka jakaś tam randomowa, żadna fajna. Chyba, bo tam jest chyba ten, jest jakiś tam plebs, potem jest merchant, soldier, general i emperor. Mhm. I dobrze pamiętam, to chyba nawet nie był emperor, tylko to był chyba general. No, do strzału, nie?
I jeb. Dlatego... No. I co? Jaki to jest efekt? No, o, wow, dropą skrzynka, otworzył ją. No super. O to chodzi, nie? Mhm. Czy przypominasz sobie, jak było w poprzedniej części, w jedynce? Bo chcę tylko, Wojtku, powiedzieć, nie grałeś w kontrakty w Vermintide'zie i to by była zajebista opcja dla nowej części. Pamiętasz, jakie były kolory od najlepszego do najgorszego? Od najgorszego do najlepszego przedmiotów. Był zielony, był niebieski, był pomarańczowy i na samym końcu był czerwony. Nie wiem, czy kiedykolwiek widziałeś... No to jest tak samo, no. No. I w kontraktach miałeś taką opcję, że możesz zdobyć ten czerwony przedmiot, ale kurwa, musisz naprawdę się nagrać. I tam są rzeczy... Słuchaj, bo ty, i to by było zajebiste. Ty nie rozumiesz jednej rzeczy, bo to chyba nie wybrzmiało zbyt wyraźnie. To nie dotyczy się broni w ogóle. Broń jest tak jak tam. Broń jest też zielona. Mówiłeś o hełmie. Niebieska, pomarańcza, czerwona. A broń to jest hełm, napierdolasz, przepraszam, kogoś hełmem po głowie, no to jest zbroja, nie? Rysztunek. Mhm. Więc to nie jest twój miecz albo coś takiego, to jest swoją drogą. I to tam jakiś progres jest, chociaż dla mnie to jest mniej ważne jakby niż te zbroje, bo tych broni się tak nie widzi tak dobrze, nie? A tu chodzi tylko o kosmetykę. Kosmetyka została wyciągnięta w dwójce jako osobny dział. Czyli jeżeli masz... W jedynce to było tak, że im lepsza broń, tym ona wyglądała fajniej. Mhm. Tak to było w jedynce. A w dwójce jest tak, że to nie ma znaczenia. Po prostu broń jest jako broń i tyle. Ona wygląda tak i koniec. Ale może ci dropnąć broń z tak zwaną iluzją i ona wtedy wygląda trochę inaczej. Mhm. To jest wszystko. Natomiast kosmetyki to jest zupełnie coś innego. Zupełnie coś innego. To jest po prostu... To jest twój ubiór, który nie ma żadnego wpływu na twoje statystyki, jest tylko wyglądem. Fajnie wyglądasz. Tylko tyle. No, nic więcej. No to w poprzedniej części tego nie było i nie podoba mi się to. Dobra, mniejsza z tym, chciałem jeszcze powiedzieć, że sobie polatałem z warumbistym dronem. O, jakim? Byłem teraz Fantomem 4, ale pytaj się mnie o jaki dokładny rodzaj, to nie wiem, bo to od kumpla, wiesz, kumpel, byliśmy na takiej, mamy taki zwyczaj z kumplami, męski trip. Znaczy to jest dość świeży zwyczaj, bo dopiero drugi był, druga edycja, to nie jest jakoś długo tradycja tego jeszcze jakoś się nie... Nie, nieważne, dobra, bo się nie więkam. W każdym razie to była druga edycja. I kumpel wziął drona, kupił sobie tam właśnie tego Fantoma z kamerką. I pierwszy raz miałem okazję polatać takim cudeńkiem i przyznam, że zarąbista zabawa. Mamy zdjęcia tam ze szczyrku, z drona właśnie tam. Problem był tylko taki, że jak żeśmy latali, to tam też parę lotniarzy latali, no i nie mogliśmy się wznieść tam. Ile strąciłeś? Jakbyśmy mieli rakiety powietrze-powietrze, to byśmy pewnie próbowali. Ale powiem ci, że jak Phantom 4 to dosyć wysoka półka jak na początek, to trzeba przyznać, w sensie od razu bez jakichś tam kompromisów bym powiedział. Można powiedzieć, że taki jeden z najbardziej profesjonalnych dronów z tych, które są gdzieś tam w zasięgu, nie? Ogólnie no, tak, w zeszłym roku była bardzo ważna premiera, bo się pojawił też od DJI Spark pierwszy. Pierwszy, bo pewnie zaraz będzie jego następca, czyli taki dronik, który w sumie startuje ci prosto z dłoni, wiesz, i mieści się bez problemu tam w plecaczku, nawet małym. No tam raptem powiedzmy na 20 minut lotu, czy coś w tym stylu. Bardzo fajny, też nim latałem, a z kolei ostatnio miesiąc czy dwa temu miał premierę Mavic Air. Jeżeli dobrze pamiętam nazwę, czyli troszeczkę większy Spark, troszeczkę lepsze rzeczy tak właśnie od tego jakiegoś tam Fantoma czy coś, jeżeli chodzi o kamerkę, ale znowu nie wszystko idealnie i ciągle brakuje takiej propozycji, żeby coś było małe, zwinne, ale i powiedzmy jakoś tam przystępne w miarę cenowo, czyli bliżej 3, a nie 6 tysięcy, ale żeby wciąż zachowywało wszystkie najważniejsze parametry i to, czym przodują, bo podejrzewam, że byliście w stanie tym Fantomem polecieć sobie całkiem daleko, jeżeli chodzi o odległość od kierowcy, tak zwanego operatora. No z tego, co mówił Tomek, to tam do góry 0,5 kilometra i okrąg 2 kilometrów.
No właśnie, one mają taki dosyć spory rozstrzał, tylko że po tych 2 kilometrach, wiesz, polecisz, pytanie, czy będziesz widział obraz z kamery, tak? Bo on idzie po prostu w fantomie, faktycznie po jakiejś tam sieci ich własnej, jakieś tam są fale rozwiązane, radiowe czy inne, natomiast w tych, o których mówiłem, dwóch, to są największe ich wady, że leci to sygnał normalnie po Wi-Fi, więc powiedzmy przy 500 metrach już tam za wiele nie widzisz z tego swojego ekranu smartfona podpiętego i widzisz tego drona gdzieś może w oddali albo i nie, powiedzmy, nie, bo on jeszcze tam reaguje na komendy, ale nie reaguje już przesył obrazu, no i to jest w sumie największy minus, bo ja podejrzewam, że zaraz się będę niebawem myślał o wyposażeniu w taki zakup. Tylko właśnie czekam cały czas, żeby się pojawiło może coś, co nie będzie miało tych wad, żeby się nie irytować, żeby to potem nie leżało w półce, bo się zacznie, wiesz, wkurzanie. No ale Phantom fajna rzecz. Tylko to jest cholernie wielkie, co? Bo to walizce trzeba nosić. Dość duże. No, znaczy cholernie wielkie nie, ale takie, no, dość... Taka walizeczka, to nie jest tak, nie? Że go sobie rzucisz w plecach i jeszcze będziesz miał w nim parę innych rzeczy. No nie, taki nie jest. To na pewno jest taki. Natomiast fajnie się nim latało, super sprawa. Łatwo? Wiesz co, powiem ci tak, no jak nie robisz tam jakichś mega trudnych, nie, manewrów, to łatwo, no bo to nie jest jakoś takie trudne specjalnie. Natomiast na pewno ci goście, co już wymiatacze, wiesz co, oni tam biorą udział w tych różnych wyścigach, no to już jest wyższa półka. No ale wszystko jest kwestią wprawy. Nie wydawało mi się takie specjalnie trudne, nawet Tomek trochę tam panikował, bo ja tam się trochę pobawiłem nim, a on myślał, że zaraz go rozdupcę, nie? A tam spokojnie. No, natomiast żeby nim latać, to jest też dość ważne, trzeba mieć, no to profesjonalny dron, to już musisz mieć licencję normalną, nie? Więc musisz sobie zrobić licencję na drona. Zasadniczo on już wagę przekracza po prostu, która zobowiązuje cię do tego, żeby mieć tam ubezpieczenie i uprawnienia. No, to obydwa te, o których mówiłem, właśnie tego nie wymagają i one są dlatego dobre do amatorki. No dlatego ja też, powiem szczerze, też się zdziwiłem, że kumpel sobie od razu tak hardkorowo zarzucił. Tym bardziej, że on, wiesz, nie korzysta z tego właściwie w żaden profesjonalny sposób, to jest tylko zabawka. No więc tak, to trochę dziwne dla mnie, no ale kto bogatemu tam zabroni, nie, jak chce sobie kupić. Tak jak każda gadżetomania ma swoją cenę. Natomiast no taki sobie wybrał i przyznam, że fajny. Tam jeszcze w ogóle jest taki tryb, jak on się nazywał, nie turbo, tylko sport. I on wtedy dostaje takiego boosta jeszcze dodatkowego, bo generalnie jak sobie nim latasz, to on jest taki wyważony dość, powiedzmy dużo wybaczania tam. Przemieszcza się. Nie przemieszcza, nie lata, tylko on się przemieszcza w tym powietrzu. Tak. A w tym trybie podobno, ale nie, w życiu tego nie możemy wypróbować, bo przecież rozdupcymy cały szczyrk, nie? Także nie pozwolił nam włączyć tego trybu. Natomiast no fajna zabawka, super sprawa, tylko że zabawka, nie? Ja oczywiście miałem od razu wizję, żeby można było na tym fajne zdjęcia jakieś na imprezach robić albo coś takiego, no ale to też musisz, pewnie tak sobie wyobrażam, że to nie jest tak, że jak jest jakaś impreza masowa, to każdy sobie może tam dronem polatać, nie? Tylko pewnie musisz mieć jakieś pozwolenie specjalne od organizatorów. No nie wiem jak jest, ale tak by było logicznie, bo żeby to... Nie, nad imprezą to ogólnie jest zakaz, żeby latać, wiesz, nad ludźmi gdzieś tam w miejscami publicznymi, to niezależnie, czy on jest małym dronem, czy dużym, to nie wolno. To na pewno. Natomiast no wiele łatwiej, wiesz, sobie coś takiego zrobić. Z ciekawostek wam powiem, że to nie jest coś może, co działa już idealnie, ale obydwa z tych dronów właśnie tej nowszej generacji, czyli ten Sparky i ten Mavic Air, które no obydwa mają funkcję jakby startowania właśnie z ręki. No to jest tam w oparciu o czujniki, które ma i również o rozpoznawanie gestów, czyli możesz w ogóle nie wyjmując pilota. Uprzedzam, że to nie działa idealnie, bo próbowaliśmy robić to w pokoju i obyło się bez jakiegoś tam efektu, wiecie, bez ofiar, krótko mówiąc. Ten dron normalnie ci wystartuje z ręki, zawiśnie przed tobą, będzie cię rozpoznawał, potem ty możesz wysunąć rękę, wiesz, płaską dłonią mu pokazać i obracając tą dłonią, w sensie
przesuwając ją w lewo albo w prawo, możesz tego drona sterować nim. On się odsunie, on się podleci do góry, on powiedzmy się obróci i tak dalej. Cały czas patrząc na ciebie, tak? Więc możesz go sobie ustawić w jakiejś tam pozycji i potem oczywiście możesz też kazać mu zrobić zdjęcie. Też nie wyciągając cały czas kontrolera, czyli zrobić odpowiedni gest, on powiedzmy zrobi ci selfie i znowu wyciągnąć rękę, on ci wyląduje, więc to nie działa idealnie, to jest takie jeszcze upierdliwe. Nie wydaje mi się, żeby to było zależne czy od oświetlenia jakoś bardzo, czy od tego, że musisz się nauczyć robić dobrze te gesty. No ale jeżeli wiesz, już to działa tak, że faktycznie idzie to zrobić, no to może być fajnie, wiesz, w kolejnej powiedzmy generacji, że faktycznie bez pilota tego drona, wiesz, wyjmiesz, on sobie nad tobą zawiśnie, zrobi ci zdjęcie tam, gdzie chcesz, w górach czy cokolwiek i potem wyląduje bez całego tam, wiesz, bawienia się w wyciąganie wszystkich tam gratów. No właśnie to mnie zaskoczyło, że te drony mają bardzo fajne funkcje takie automatyczne, na przykład właśnie automatyczny start, automatyczne lądowanie. On w ogóle jak traci zasięg, to ma cały tryb automatycznego takiego... Tak, powraca do miejsca, które zapamiętał jako startu, tak. I ląduje... No i jeszcze ma czujniki od spodu też, że nie wyląduje na byle czym, czyli ci tam nie zahaczy o krawędź łóżka, jak coś wyczuje, że jest nie tak, to przerwie. Ale on nawet przeszkody omija, nie? Wszystkie po drodze i takie bajery. Przynajmniej ten Phantom. Tylko te czujniki też potrafi mieć, zależnie od tego, która to jest, który model drona, to są te czujniki z przodu, z tyłu, z boku, więc on może powiedzmy jakieś te przeszkody automatycznie omijać, ale... Albo się zatrzymać, powiedzmy, ale to też cały czas jeszcze jest kwestia dosyć nowości, tak? Czyli to jeszcze nie jest standardem takim, dopiero się tam, powiedzmy, tym chwalą. Że ma te czujniki, ale i tak można dalej, w dalszym ciągu w coś, powiedzmy, przygrzmocić. No, ale te rzeczy już wszystkie są i powiem ci, że tak myślę, że za rok powinny, przez najbliższy rok, powiedzmy, w 2018, myślę, że jeszcze dwa drony wyjść od DJI. Czyli myślę, że Sparka jeszcze drugiego wypuszczą, bo wypada, wiesz, raz do roku odświeżyć taki sprzęt i potem może, wiesz, kolejny, czy duży, czy mały i on już powinien te funkcje mieć tak na takim poziomie pracujące, wiesz, wysoko. Pytanie tylko, czy marketingowo jakąś tam nie zdecydują się, wiesz, nie wypuszczać idealnego drona, tylko pójść na jakieś kompromisy, nie? No. Fajna rzecz. No, także to tyle, jeżeli chodzi o takie ciekawostki u mnie. Tak się to rozwlekło straszliwie. Bardzo dobrze. W ogóle ja też mam drona, nie chwaliłem się, ale powiem, specjalnie sobie kupiłem, bo tam będę sobie jeździł na wycieczki, jakieś takie rzeczy. To w sumie chyba już mogę płynnie do swojego Hyde Parku przejść. Ale akurat nie z kamerką, tylko z miejscem na kamerkę. Bo mamy małą kamerkę a la GoPro od Mi. Mi 2, Action, coś tam, 4K i jakieś takie rzeczy. I sobie na pewno to będę przetestował. Potrzebowałem po prostu do tego pewnego rodzaju ramienia, bo mi to ładnie nie wchodziło, bo ta kamerka jest trochę szersza niż normalny GoPro. No ale teraz mi to doszło, więc będę się tym bawił. No. O Boże, nic nie kupiłem, mówię, że drona mam. Też. Swojego, tylko że ja mam drona swojego, no. Ale ja mam Bugs 3, coś tam, nie wiem, nie znam się. No, tylko że on ma te szczotkowe te wiatraczki, czy tam silniczki i dzięki temu ma dużą moc i może mi podnieść taką kamerkę. To tyle, co wiem. Dobra, więc słuchajcie, to tyle u was, więc teraz powiem dalej, co u mnie. On ma drona i nic nie powiedział o tym, jak on lata, tylko wiesz... Nie, bo nie testowałem go, nie mam na to czasu, ja muszę wyjść z domu, muszę gdzieś wyjść dalej, bo no nie będę robił to, mogę w ogródku to zrobić, ale za bardzo nie chcę, bo gdzieś mi wyfrunie, a nie umiem tym latać do sąsiada albo coś, więc ja muszę raczej iść w otwartą przestrzeń i nauczyć się tym latać, bo ja się trochę tego boję mimo wszystko. No, wiem, że nie wiem jak te wasze drony, ale wiem, że na przykład ten dron niby wytrzymuje tam do jakichś tam 12 minut, tak? Czy tam do 10 minut, czy 8, tak? Bo to są jakieś takie bardzo krótkie Phantom czasy. To Phantom tam koło pół godziny, a te Sparki chyba tak. Tam po 18 minut. Co? Pół godziny w dron? Nie chcę się w to wierzyć. No, ale no ty nie widziałeś, jaki ten Phantom jest chyba ogromny. Aha, to może tak, okej. Okay. No to bo jest ja... Tych, wiesz, dużych, nie? Aha, no i ja żadnego pozwolenia na to coś nie muszę mieć, więc nie, tutaj nie ma problemu. Nie, bo tam jest limit, jak się nie mylę, to jest chyba 0,7 kg. No to on ma granicę. Chyba 0,4 albo 0,5.
No, więc dobra, więc słuchajcie, gireczkowo, no i co, no i step, w stepa sobie gram, step, dalej sobie jeżdżę na nartach, zima już w Polsce się skończyła, w Anglii w sumie też, żeby było ciekawiej, no a ja sobie dalej śmigam na nartach, zaczynam masterować tą grę, no i jest problem, czytałem właśnie o tym problemie z tą grą, że no niestety jest to bardzo mocno skillowe i parę rzeczy naprawdę trzeba robić na milimetry, powtarzać. No i robić w kółko, bardzo dobrze poznać trasę, wiedzieć o ułamki sekund, gdzie się przechylić w prawo, w lewo, no i to mnie czeka. I oczywiście jest to realizujące w sposób, w którym mi to wyszło i pokonuje to, powiedzmy tam, na jakiś złoty medal. No ale niestety to jest gra właśnie z tych, które trzeba masterować i to dosyć intensywnie. Poza tym, słuchajcie, mówiłem ostatnio o Slay the Spire. Wyszła ostatnia aktualizacja, która wprowadziła nam opcję z codziennymi challenge'ami. I jest to zajebista sprawa, jest to bardzo przyjemna i fajna sprawa. Codziennie się zmienia challenge, możecie w niego zagrać tylko i wyłącznie raz. Oczywiście nie możecie go w żaden sposób zapisać. No i tam są dodatkowe fajne zmienne, że na przykład nie dostajecie kart albo bardzo mało kart dostajecie, ale na przykład wchodzą same, ale na przykład zaczynacie z ogromną ilością reliktów i gra się wtedy troszeczkę inaczej, trzeba pokombinować w inną stronę i w ogóle jest to zajebiste. I te challenge są różne, są codziennie nowe, tak jak już powiedziałem, i gra naprawdę się rozwija, robi to dobrze. Ja dalej jestem tym tytułem zajarany. I co się okazuje, zajarany jestem też Hand of the Gods, karcianką, którą mówiłem, w którą niby grałem, ale teraz już naprawdę tak sobie pograłem sensownie, w sumie gram w nią codziennie, no i powiem wam, że dobrze się w to gra, bardzo, bardzo dobrze się w to gra i każdemu ją polecam, szczególnie, że ona jest za darmo, jest w free to playu i jest dobra. Świetna nawet. Jedyne, co oczywiście mi się nie podoba, no to nie podoba mi się sposób oczywiście dostawania kart, bo trzeba trochę naprawdę pograć i powiem wam, że tak pira za drzwi, tak jak powiem może z własnego przykładu. Słuchajcie, trzeba zagrać około półtorej godziny do dwóch w tą karciankę, żeby dostać 5 kart. W zależności od tego, jak wam dobrze oczywiście to pójdzie i ile będziecie grali w ciągu danego dnia. Ale pira za drzwi półtorej do dwóch godzin dostajecie 5 kart. 5 kart, w których oczywiście tam jest chyba 7 bodajże talii, więc różnych, 7 albo nawet 8. Przy czym w każdej oczywiście jest od groma kart, są karty neutralne, które mogą być w każdej talii, więc summa summarum, jak już wiecie, takie 5 kart co półtorej, 2 godziny do jakiejś talii, którą wy bardzo byście na przykład chcieli, jest w ogóle, nie ma co na to liczyć po prostu. W związku z tym, no ten free to play, mógłby być bardziej przyjazny, no. Oczywiście mi to jakoś nie przeszkadza, jest takie zróżnicowanie tych talii, że po prostu znudzi mi się jedną talią grać, zrobię sobie coś tam z tych kart, które mam dostępne z innej talii, z innego typu, więc ja nie mam z tym jakiegoś wielkiego problemu, ale free to play dosyć mocno udziela się tej grze. Ale wciąga, kurierstwo strasznie wciąga, są specjalne wyzwania, trzeba wygrywać na przykład 5 razy pod rząd i dostajemy jakieś, to co Wojtek lubi, czyli jakieś kosmetyczne rzeczy, na przykład koszulki naszych kart są zupełnie inne, jak przeciwnik ma zawsze te same, bo każdy ma te same praktycznie, a ja będę miał inny, no to już przedłużenie chuja, ale oczywiście mnie to jak najbardziej wali. No dobra, no kurwa, może te koszulki w sumie nie są takie złe. No dobra, no mniejsza o to. Są takie rzeczy, są tam jakieś właśnie wyzwania, są jakieś areny, turnieje, challenge, jest tego trochę, ale chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Tam jest 7 typ kart, ale już ludzie piszą i w sumie sam to zauważyłem, że jest pewna talia od Zeusa, bo tam są różne mitologie. Różne mitologie, jakieś greckie, rzymskie, jakieś inne, których nie znam, ale są. I
Wyobraźcie sobie, że właśnie jedna talia, to jest talia właśnie od Zeusa, jest przekosiorem. Po prostu jest tak mocna, że sam to zauważyłem, że zawsze jak nią gram, to zawsze nią wygrywam, a jak zmieniam coś, to jest zdecydowanie ciężej. No i więc chłopaki jeszcze mają co robić w tej grze, tam brakuje optymalizacji, tam brakuje balansu, może nie optymalizacji, bardziej balansu, chociaż optymalizacji też brakuje, bo tej grze brakuje paru rzeczy, ale to nie będę się w to zagłębiał, bo ile można mówić o dronach, Boże, o karciance. Więc myślę, że jak najbardziej polecam każdej osobie, która chociaż delikatnie lubi karcianki. To jest fajny, naprawdę dobry tytuł. Myślę, że jak Gwint wyjdzie w tej wersji, wyjdzie z tego akcesa i będzie w końcu jego normalna premiera, to ja sobie też zagram w tego Gwinta i sam jestem ciekaw, czy on mi się spodoba, czy nie. Bo jak wy dobrze wiecie, ja nie, to tam się dużo, to jest zupełnie co innego niż w Wiedźminie i na przykład nie wszyscy są tym zadowoleni. Tak czy siak, Hand of the Gods oczywiście polecam, ja oczywiście będę w to grał i dalej będę to robił, bo platynka jest miła, łatwa i przyjemna, chociaż dosyć długa, ale jest naprawdę dosyć fajna. Tak, więc to tyle z konsoli, to te dwie gry praktycznie się cały czas wymieniają u mnie. Więc nic nowego. A, Way Out. Way Out już bym grał. Już bym w niego katował, ale niestety moja dziewczyna dzisiaj pojechała do Polski. Pozdrawiam. I będzie dopiero za tydzień. Więc przez tydzień. To idealnie, to akurat nie. Nie, Rafał, ona mnie zabije. Nie, ona mi powiedziała, że. Nie musi wiedzieć. To oczywiście. Ona słucha tego podcastu. Jeszcze dobrze, teraz to ty teraz mi odmówisz, a potem po nagraniu wiesz. Okej, okay, dobra, więc... Zrobimy tak, żeby było dobrze. Aha, no tak, czyli mogę tak powiedzieć, Rafale, no przykro mi, no ale obiecałem jej, no nie mogę. No dobrze, rozumiem ją. Okej, okay, no, okej. Okay. Więc Way Out, premiera dosyć ciekawa, dosyć dobra, chociaż zdania są podzielone, ale o tym powiemy sobie później. I słuchajcie, czy jeszcze coś u mnie działo, poza tym, że też obejrzałem 3 billboardy, obejrzałem taki starszy film dosyć, Justice League i w sumie w miarę dobrze mi się to oglądało, zupełnie inna stajnia, zupełnie nie są te filmy kolorowe, ładne i przyjemne i co chwilę śmieszne, chociaż oczywiście super moc Batmana jest świetna i zawsze będę się z tego śmiał. Ale tak, lubię tego typu filmy i ja na tym się dobrze bawiłem, a opinie są z tego, co się orientuję, są różne. Coś jeszcze ciekawego przeszło ostatnio? Chyba nie, seriale te same. Myślę, że mogę już skończyć swoje wypociny. I słuchajcie, przechodzimy do naszej kolejnej części tego podcastu, jakim są wiadomości. Czy chcecie powiedzieć o jakichś nowych, ciekawych rzeczach, które się wydarzyło przez ostatnie 2 tygodnie? I tutaj wstaw świerszcz. Okej. No dobra, więc jeżeli ja mam nie super chcecie... newsa, będzie kolejny upgrade Gran Turismo z kolejnymi pojazdami, kolejne super 13 albo 14 chyba, tak? Coś czytałem. Wiesz co, wrzucają zwykle 12, tak było w poprzednich aktualizacjach, a teraz nie było jeszcze oficjalnego newsa z zawartością, tylko były takie cienie. No i po tych cieniach powiedzmy tam część aut została rozpoznana, jaka będzie dorzucona. Wiesz, gdzieś tam coś poszło na Twitterze. No w każdym razie zapowiedziana to jest aktualizacja kwietniowa, no mieliśmy do tej pory już też 3 chyba wcześniejsze, czy 4, w związku z tym no jest utrzymywany jakiś ten trend co miesięcznej aktualizacji, a to nie jest mało, żeby tam 12 aut się pojawiło co miesiąc, bo to już daje około 48 dokładnie, jak było 12 za każdym razem, no i wiesz, no przy początkowych 160 to jest taki dosyć spory zastrzyk, tym bardziej, że całkiem za darmo, a tam jeszcze były jakieś trasy, jakieś inne poprawki, więc całkiem spoko. Ja to co prawda sobie chcę wszystko skumulować i chwilowo odstawiłem Gran Turismo, wiesz, wrócę akurat, żeby tam było tego trochę więcej, wiesz, do obgrania, bo tam się dosyć szybko te autka odblokowuje różnego rodzaju, nawet w prezentach nie musisz kupować. Też jakoś tam super drogie nie są, więc w gruncie rzeczy myślę, że 12 to tam na za wiele zabawy nie starcza, poczekam, tak 50 to wiesz, to można się
rzucić na to trochę, nie? No i więcej newsów ciekawych nie było, nie? Znaczy po twojej stronie, bo ja chciałem coś powiedzieć. Chciałem, znaczy w sumie to nie jest news, ale dosyć przypadkiem zauważyłem, że wyszła bardzo fajna gra, która jest na PC-cie i w ogóle się dziwię, że ja jej jeszcze nie mam. Oczywiście nie dziwię się, że Wojtek jej nie ma, no bo jak? Bo on ma swojego Vermintide'a i teraz nic nie będzie... to jeszcze o tym pogadamy, w sumie coś mi się przypomniało. Ale słuchajcie, wyszła bardzo fajna strategia, na którą się bardzo mocno napaliłem i właśnie widzę, że jest i już idzie, już wchodzę sobie... O Boże, jeszcze jest taka tania, 90 zł kosztuje. Słuchajcie, gra nazywa się Pizza Connection 3. O Boże. Poczekaj, to wytnę. O co ci, Wojtek, chodziło w tym momencie? Nie, bardzo świetna gra. Ej, no nie, nie wiem, czy grałeś w dwójkę, czy grałeś na przykład coś takiego, co się nazywało Pizza Syndicate, ale ja te tytuły bardzo dobrze pamiętam, bardzo fajnie było robić swój lokal, gdzie robiłeś swoją pizzę i nawalałeś czego chcesz i poza tym jeszcze miałeś tą ciemną stronę mocy, że tak powiem i napadałeś inne jakieś tam sklepy i miałeś tą mafię i tak dalej, więc to się naprawdę bardzo fajnie i przyjemnie grało i widzę, że ta... Nie, a tak no, mówiąc szczerze, bo to po prostu mam z ciebie bekę tylko dlatego, że ty zawsze wynajdujesz takie tytuły. Ale to jest świetne, pizza, no dobra. Ale no, akurat Pizza Syndicate była świetna. Ale oprócz tego jeszcze była jedna właśnie o tych pizzach. Pizza Connection. Ale właśnie to Pizza Connection. Jeszcze coś innego było. No mniejsze, no są zazwyczaj dobre z tej serii, no. No, więc seria jest bardzo fajna. Wyszła właśnie 21 marca. Wyszła nowa część numer 3. Widzę, że interesująca rozgrywka potrafi wciągnąć, o ile przymkniemy oko na oprawę graficzną. Więc w sumie oprawa mnie zawsze waliła. A potrafi wciągnąć. Ja lubię takie gry, lubię bardzo ekonomiczne rzeczy. No to czemu mi jeszcze nie kupiłeś? Słucham? To czemu mi jeszcze nie kupiłeś? Wiesz co, bo dzisiaj jak zbierałem materiały do podcastu, tak żeby bardzo urozmaicić nasz podcast, właśnie trafiłem na Pizza Connection 3, więc sam nie wiedziałem, że to wyszło. Oczywiście gdyby to wyszło na sprzęcie, który powinien być tylko i wyłącznie do gier stworzony, na którym ludzie powinni grać, czyli mam tu na myśli o konsolach, to oczywiście o tym tytule już bym dawno wiedział, ale ze względu na to, że ten tytuł wyszedł tylko i wyłącznie na maszyny do pisania, no musiałem zrobić dodatkowy research i właśnie go sobie znalazłem. Więc 89 zł, 22 w sumie miała premiera, gra jest po polsku, Pizza Connection 3, ja już zaraz będę to ściągał. To z takich ciekawostek. Rafał, coś chciałeś? Planujesz też kiedyś jakąś grę kupić, czy tylko będziesz ściągał? Znaczy, nie wiem czy wiesz, ale na ogół na konsolach można kupić jeszcze fizyczne krążki, które się wkłada do konsoli, bo na komputerach już raczej nie kupisz. No to chyba ty. Sorry, ale ja mam największy sklep z grami w UK, nazywa się Game i ja byłem tam. Słuchajcie, tam jest jedna półka z grami, jest na płycie Diablo, jest na płycie StarCraft, jest na płycie Warcraft, znajdą się jakieś Simsy. I jest od chuja zdrapek do LoL'a, od chuja zdrapek 2002 rok. Te same gry, kurwa, na płytach, co były wtedy. Znaczy nie, bo tam jakiś wyszedł Diablo z nekromantą, wyszedł jakiś tam, znaczy nie, no... Bez dodatków, tylko główne tytuły, nie, wiesz. Ktoś znaczy tak, 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 oczywiście. Ja dalej to samo, nie? Wierz mi, że w tym sklepie tam jest mała półka na peceta w ogóle, od groma jest zdrapek. I takie Pizza Connection 3, jakbym znalazł w ogóle fizycznie w takim sklepie, to bym się zdziwił. Więc dobrze, Wojtku, wiemy, że gry się tylko i wyłącznie ściąga praktycznie. I ściąga się ze Steama. Więc tak będę tą grę ściągał. Oczywiście ją kupię, tak jak zawsze kupuję każde gry. Ale tak, będę ją ściągał, jak najbardziej. No, więc słuchajcie, żeby nie przedłużać, to tylko powiem, że podobno Far Cry 5 jest dobry. Okazuje się, że w końcu jakiś dobry Far Cry. Ale czy będzie faktycznie taki dobry, ja po już tych przejściach z Far Cryem, to już po prostu mi się nie chce w to grać, już mi się ta formuła po prostu znudziła. No ale gra jest dobra, więc ludzie, którym się to jeszcze nie przejadło, no to jakiś szok będzie, bo to będzie wyjątkowo dobre nawet. No, więc słuchajcie, dlatego przejdźmy sobie do lepszych gier.
Więc przejdźmy do naszej sprzedaży, która miała miejsce w zeszłym tygodniu i stawkę otwiera najlepiej sprzedająca się gra zeszłego tygodnia, czyli Sea of Thieves. Drugie miejsce ma A Way Out. Trzeci jest Ni no Kuni 2. Czwarty jest Assassin's Creed Rogue Remastered. Piąta jest FIFA. Szósty jest Burnout Paradise Remastered. Siódmy jest GTA 5. Ósmy to jest UFC 3. Dziewiąty jest Mario Kart 8. I dziesiąty jest Super Mario Oranges. Cokolwiek to jest. I słuchajcie, i zanim przejdziemy do naszego głównego tematu, posiedźmy jeszcze na naszej sprzedaży, więc Wojtku... Więc sobie tak biegamy od jakiegoś czasu i zabijamy czas, bo tak naprawdę cała redakcja Nerd Monsera to czeka w sumie na Sea of Thieves i chyba nie tylko my. Znaczy, z tego co wiem, to... znaczy z podcastu to tylko wy, nie? Okej. Okay. Z jakiego podcastu? Na tego podcastu. Chyba, że Rafał czekasz. Rafał, czekasz na tą grę? Bardzo, ale to bardzo nie. Okej, więc jak mówię, z podcastu to tylko ty, Wojtku. To dobrze, rozumiem. To ja powtórzę jeszcze raz. Z całej redakcji Nerdomancera. Cała redakcja Nerdomancera. Tutaj. Ale powiedziałeś, i pewnie nie tylko nasza redakcja, więc ja mówię, że nasz podcast nie czeka, więc o to mi chodziło. No, nasz podcast pod tym względem widocznie jest troszkę inny, ale no, generalnie gra zapowiada się bardzo fajnie, więc myślę, że jest na co czekać. No i tak myślę, że zobaczymy, co powiecie, jak się to pojawi, nie? Co ja powiem, bo może być tak, że to będzie... Słuchajcie, odpaliłem sobie, nawet Wojtkowi dzisiaj wysłałem ścieżkę z dwóch odcinków wstecz, w którym Wojtek mówi, że no, że nie może się doczekać tego Sea of Thieves, że to jest zajebiste, że wszyscy z jego redakcji na to czekają, a ja mu mówię, ale jak nie, że wszystkie redakcje na to czekają, a ja mówię, ale nasz podcast na to nie czeka. Rafał, czekasz? Nie. Krystian, czekasz? Nie. Więc no dobra, wasz podcast jest inny, ale wszyscy na to czekają. Jak tam, Wojtku, Sea of Thieves? No ale to wiesz, bo wiem, że to wymagała tego anegdotka, ale wcale tak nie powiedziałem. Powiedziałem, że... Mniej więcej coś takiego. Redakcja. No mniej więcej było... Mniej więcej coś takiego. Tylko ni mniej, ni więcej powiedziałem, że w redakcji Nerdomonsera no to czekamy, a nie, że wszystkie redakcje na to czekają, więc sorry. Ale przynajmniej nie manipuluję, jak już tak... Powiedziałeś redakcję ogólnie, powiedziałeś o różnych redakcjach. Dobra, no, mniejsza z tym. Okay, no. Nie będę się tu wykłócał. W każdym razie, no tak, no dużo redakcji na pewno na to czekało, ale ja powiedziałem o konkretnej redakcji. Jednej, mojej. Natomiast dobrze, dlaczego ta gra jest chujowa i dlaczego ty, który byłeś nią zajarany, jak... Ale gdzie, kiedy powiedziałem, że taka jest? No powiedz mi. No ja Wojtek, tylko tłumaczę, co dla mnie... Przez ostatnie trzy odcinki, co non-stop o niej mówiłeś. Przynajmniej coś o niej wspominałeś. O, że tutaj, że grają, że tutaj jest coś, no to... Wiesz, o co mi chodzi. No ale to zamknij się i posłuchaj, a nie mi tu będziesz teraz takie farmazony pieprzył. Tłumaczę ci, powiem ci to jeszcze raz, co ci napisałem wcześniej, ale bo widzę, że to do ciebie nie dociera, ale mam nadzieję, że do słuchaczy dotrze. Że po prostu gra nie jest, przynajmniej według opinii ludzi, do których mam zaufanie, nie jest na tyle dobra, żeby wydać na nią 200. Po prostu. Bo jeżeli mam Vermintide'a i się przy nim dobrze bawię, to zostaję przy Vermintide'zie i nie będę się zastanawiał, nie będę teraz nagle, wiesz, kupował tej gry, tylko po to, żeby się przekonać, no kurde, rzeczywiście jest taka średnia. Ona jest oczywiście, ona ma mnóstwo plusów na pewno i mnóstwo minusów, ale no, nie, no rozczarowała te osoby, które, do których mam zaufanie, jeżeli chodzi o gry, tak? Mhm. Więc jeżeli te osoby rozczarowała, to ja teraz, żeby je przekonać, że inaczej nie kupię tego, tak? Chyba to jest logiczne. Więc jeżeli to do ciebie dociera, to jest mi trochę przykro, ale w zasadzie w ogóle nie jest mi przykro, to tylko tak powiem. Dzięki, Rafał, Boże, Rafał Wojtek, dzięki. Powiem ci tylko jedną taką małą rzecz, że na przykład na Eurogamerze rekomendują tą grę. Nie wiem. Nie, ale on na pewno, słuchaj, to jest gra dla wielu osób naprawdę bardzo fajna i widzę to nawet po Twitterze, tak? Że ale to przecież to był twój target, rozumiesz? To miała być twoja gra. Go to jest głupim, no nie wierzę. No kurwa, ja już pamiętam, przecież brakuje nam takiej gry, nie ma ta czegoś takiego na PC-ta, że tam można mimo rzeczy robić. No i dalej widocznie. No i dalej widocznie. Właśnie o to, dalej ale... brakuje widocznie, no właśnie o to chodzi, no nie można robić miliona rzeczy,
tak jakby to było według mnie idealnie, bo ta gra jest w pewnym sensie pusta. Ona bardzo z tego... Ale wiesz, ja nie chcę za bardzo gadać o grze, w którą nie grałem, tak? I nie mogę powiedzieć, jaka jest. Ja mogę tylko powiedzieć, co usłyszałem na temat tej gry i co spowodowało, że jednak się na nią nie skusiłem. A nie skusiłem się właśnie dlatego, że ona nastawia się co prawda na rozgrywkę multiplayerową, czyli drużynową, i ona nie jest nudna, jeżeli się gra w drużynie, i to jest oczywiście fajne. Natomiast niefajne jest to, że przepraszam, twórcy jakby troszkę zapomnieli o tym, że nie wszyscy grają w drużynie i postanowili specjalnie się nie przejąć tym kontentem, tą całą zawartością, która mogłaby tam być. To powoduje podobno, że gra dość szybko staje się monotonna, to znaczy bardzo powtarzalna. I o ile w takich grach jak Vermintide jakoś mi to nie przeszkadza, o tyle boję się, że bo wiesz, bo gra Vermintide jest po prostu bardzo dynamiczna, tam odpalasz misję i od razu ciśniesz, nie? Mhm. A tutaj jednak jest dużo takich przestrzeni, w której ty po prostu sobie płyniesz, szukasz czegoś, nie wiem, szukasz szczęścia, nie? I to może być nużące. I ja wiem, że mi jest po prostu, no nie jest to, czego bym ewentualnie oczekiwał. Zobaczycie, że Ubi pozamiata swoimi piratami. To jest zupełnie inna gra od Ubi, więc to bym trochę nie porównywał, bo Ubi próbuje... Cicho, piraty to piraty. Okej, okay, ale Ubi próbuje zrobić grę, która będzie jakoś tam... w jakiś tam sposób nawiązywała do wszystkich tych gier typu, powiedzmy, World of Tanks i tak dalej, gdzie główny nacisk jest na to, na rozgrywkę, na jakieś tam rywalizacje w bitwach. Natomiast Sea of Thieves nie jest taką grą, nie? Sea of Thieves jest trochę inną grą. No, więc ja powiem ci tak, ja nadal mam nadzieję, że Sea of Thieves stanie się taką grą, jaką bym oczekiwał, bo ona po prostu ma spory potencjał, jeżeli chodzi o wykorzystanie tej przestrzeni, którą już stworzono. Mhm. Tylko trzeba to teraz wypełnić, nie? No i o to głównie chodzi. To jest chyba ten problem. Bo kupić grę, żeby tam 5 godzin pograć i fajnie, no ale w pewnym momencie tak, no co, no to zrobimy znowu ten skarb, no to zrobimy, no to szukamy kolejnego skarbu, pokonamy kilku szkieletów i coś tam, nie? I tak jak podkreślam jeszcze raz, ja nigdy nie powiedziałem, że ta gra jest słaba, bo bym po prostu chyba był głupi, no. Absolutnie tak nie twierdzę. Ja po prostu uważam, że na tym etapie dla mnie ona jest jeszcze nieatrakcyjna. Być może stanie się atrakcyjna, nie? Tam za, powiedzmy, jakiś czas, jak zaczną to rzeczywiście rozwijać, jeżeli będą to faktycznie rozwijać. Troszkę jak No Man's Sky, oczywiście nie porównuję skali tutaj tego obciachu, jakim był No Man's Sky, ale No Man's Sky właśnie miało ten problem, że ono było ładną grą, fajną koncepcyjnie i wszystko było spoko, tylko że gdzieś tam trochę było kłamstw w tym, oczywiście, nie, tam w tym namysłu. Krystian, ty weź wytnij z tego starego odcinka to, no wiem właśnie, wiem, ja to wkleję, ja już nawet wiem, która to jest minuta, doskonale wiem, która to jest minuta, no. Nie no, ale powiedzcie mi, bo to jest jakieś niespójne, co ja gadam, czy ja mówię po chińsku, czy o co chodzi? No tłumaczę jeszcze raz, że to jest gra, która... Nie. Zamysł jest fantastyczny i to wszystko jest spoko, nadal to jest spoko, tylko ja nie chcę takiej gry teraz kupować, która spowoduje, że za tydzień nie będę miał z kim w to grać. Rozumiesz? Ja może powiem coś innego. Jeżeli hype'owałbym się jakimś tytułem, hype'owałem się, już praktycznie tego nie robię, ale jak czasami mi się zdarzy, to i tak mam wszystko w dupie, ja i tak muszę w to zagrać. I ja i tak wiem, że będę się w tym dobrze bawił, bo ja już wiem, co to będzie. Przypomnę Carmageddona. Tak, więc po prostu też nie patrzę na inne. Ale ja nie rozumiem, ja przepraszam, ale to jest idiotyczne. Sorry, ale to, co ty gadasz, to jest takie pieprzenie. To znaczy, że tak, wychodzi jakaś gra, są pierwsze recenzje, pierwsze opinie moich znajomych na temat tej gry, a ja... No, nie wierzę, no ja muszę to sam sprawdzić. No nie muszę, no właśnie na tym polega ten hype, że wysiadasz z tego pociągu. No chyba, że jesteś po prostu głupi i nie wysiadasz. No jeżeli jesteś głupi i nie wysiadasz, no to przykro. Nie, no tak, znaczy, ale... Wojtku, no, moim zdaniem dobrze zrobiłeś, że tego nie spróbowałeś, tak? Bo ja na przykład bardzo dobrze pamiętam Tomka, świętej pamięci, który z nami nagrywał, który po prostu kupił No Man's Sky'a i pamiętam, jak się odbił. I pamiętam, że się strasznie wkurwił, bo faktycznie tam było dużo rzeczy wycięte i nie powinno to tak wyglądać, tak jak wyglądał. I był zły później na siebie z tego powodu. Tylko, że po prostu... No ale No Man's Sky to było jednak oszustwo. No tak, no właśnie, a jednak ja tu czytam, no mówię, jestem na Eurogamerze i oni dają rekomendacje, że ta gra jest dobra.
Ta gra jest dobra, zagrajcie w nią, bo ona jest dobra. Więc, ale ja naprawdę, więc wiesz, tu są zdania podzielone. Żeby się tłumaczyć, dlaczego się nie kupił jakiejś gry. Sorry. Nie, tylko po prostu tylko po prostu dalej myślę, że jakbym się czymś tam nahypował i zdania by były w internecie podzielone, to tym bardziej bym to kupił. Bo jeżeli są podzielone, to... Ja tego nie kupię. No to... Dobra, Wojtku, nie chcę ci już męczyć. Ja ci coś powiem. Jak ty zaczniesz kupić te wszystkie gry, o których gadasz, zaczniesz je kupować, to bym się z tą zgodził. Ale 3/4 tych gier to masz gdzieś tam ściągnięte od jakichś innych kont na Playa, a na PC-cie grasz na moim koncie, więc zawsze mi pomyję. Pierwsze słyszę o takich rzeczach. No tak. Mhm. Okej, dobra, więc jak widzicie, piracka przygoda... I tak cię wytnie. Jak widzicie, piracka przygoda Wojtka zakończyła się szybciej niż się... Kurwa, daj mi coś powiedzieć. Ty się bawi. Co? Słuchaj, Wojtku? No właśnie to, co słyszę. Mówię, że twoja piracka przygoda wciąż trwa. Po prostu jesteśmy na innych statkach i mój kurwa pływa, twój już się zatonął. Dobra. Czyli w takim razie Ubisoft ze swoją grą o tych piratach, tam coś tam wyjdzie też, może ci się, Wojtku, bardziej spodoba. Tylko proponuję ci się już nie hypować, nie? Po prostu. Ale wiesz co, ja nie wiem, ja to sobie no ale ja musiałem, Wojtku, to zrobić. Mhm. No. Ale wiesz, że to jest inna gra zupełnie, nie? Rozumiesz. Tak, oczywiście. Nie ma nic z tym wspólnego, tylko jest klimat. Tak, tylko że tak jakbym coś porównywał, no to bym porównywał to. Ja rozumiem, że Red Dead Redemption jest zupełnie inny niż ta polska gra w westernie, czyli nie pamiętam, jak ona się nazywa. Pamiętasz, Wojtku, kartel? Kajko i Kokosz. Kajko i Kokosz, dokładnie tak. Więc... Kurwa, nie pamiętam. O Jezu, jakaś prosta nazwa. Tak czy siak, też nie powinno się to porównać, ale jednak jest klimat westernowy. Mniejsza od... Wiesz, ale to tak jakbyś, nie wiem, Call of Duty z World of Warcraft. Dobra, to już nie ma znaczenia. To już wchodzimy na beznadziejny off-top. Dobra, słuchajcie, przejdziemy w takim razie do naszego głównego tematu. Rafale, powiedz mi, co byś, jaką grę z peceta chętnie byś zobaczył na konsoli i czy miałoby szansę w ogóle to wszystko wypalić, że ta gra jednak by dobrze się sprawdziła, sterowanie i tak dalej, a przede wszystkim się sprzedała. Sterowanie, ciężko mi jest sobie wyobrazić, czy by się dobrze sprawdziło, ale to, czego mi najbardziej brakuje i czego nie potrafię sobie w jakiś sposób zastąpić, jeżeli chodzi o konsolę, to są RTS-y, to zawsze było. RTS-y lub inne takie gierki, tak jak ty powiedziałeś, ekonomiczne, natomiast no, o ile te ekonomiczne jeszcze jakieś tam występują, ten jest teraz o budowaniu tego miasta, tak, to myślę, że wcześniej czy później trafi mi gdzieś na półkę. O tyle RTS-ów praktycznie nie ma i nie było. Gdzieś tam na PS3 się kiedyś głośno omawiane ze sterowaniem Move'a, wiesz, pojawiał jakiś tam tytulik, ale ogólnie rzecz biorąc tego nie ma, a ja tego kompletnie nie rozumiem, bo wiesz, wyobrażam sobie już po prostu, jak śmigam, wiesz, w Red Alerta na 55 calach, wiesz, widzę pół mapy i po prostu sobie mogę wszystko, wiesz, pięknie rozkręcić. No brakuje klawiatury, tak? No bo tam jednak te skróty bardzo by się przydały i tutaj nie da się ukryć, że klawiatura i myszka to jest podstawa przy tego typu grach i nie wiem, czy to jest tylko to ograniczenie, że nikt się nie podejmie jakby przeportowania jakiejś, wiesz, porządnej produkcji na to, bo sterowanie będzie za trudne. W sumie dlatego próbowali właśnie na tym mówię to zrobić, nie? Że różdżkami się steruje, ale no to jest na pewno coś, czego mi najbardziej brakuje, bo nawet jak gdzieś tam, wiesz, sobie dopadałem się do laptopa i od święta jakąś gierkę na niego, wiesz, instalowałem, to właśnie mam tam jakiegoś Red Alerta gdzieś tam w tle, nawet w sumie chyba dwie części, wiesz, i to jest taki mój, powiedzmy, nie wiem, coś z dzieciństwa, bym powiedział, w co się zagrywałem, różne gry z tego gatunku i tego mi brakuje najbardziej teraz, nie? No bo całą resztę tak naprawdę to wszystko mam, to co chcę. To cię zaskoczę, mój drogi, bo Red Alerty wyszły na konsolę
To na pewno wiem, że wyszły. Ale ja grałem w Command & Conquer na przykład, grałem na konsolę, tak? I jak? Pamiętam, było super, tylko że sterowanie było do dupy, wiesz, w porównaniu z graniem w Red Alerty na pecetach, no to wiesz, to ja je ogrywałem na pecetach, pomimo tego, że gdzieś tam wychodziły na konsolę. Natomiast jeżeli chodzi o obecną generację PS4, no nie wiem, może jestem jakiś tam, wiesz, niedoinformowany, ale chyba tam za szczególnego nic nie ma, nie? I jeszcze, żeby to było dobrze przeniesione. Wiem, że kiedyś była bardzo fajna strategia. Znaczy, nie wiem, czy ona była bardzo fajna, ale dawała radę. To była strategia, w której ona była na PS3, w której dostawało się headseta i się wydawało komendy słowne. I że na przykład tutaj zaznacz czołg, idź do przodu, coś tam. Tylko chodziło o jakieś zaznaczenie, jakieś takie na zasadzie budowania czy czegoś takiego. Część robiłeś padem. I to się bardzo fajnie sprawdzało. Ja wiem, że demo było do ściągnięcia i można było normalnie na headsetie sobie spróbować to. I bardzo fajnie to myślisz, wyszło. To jest dobre sterowanie? Ja myślę, że to jest ciekawe sterowanie. Nie wiem do końca, czy to jest dobre sterowanie, bo to jest też takie sterowanie, którego się trzeba uczyć. Bo jednak trzeba tam zapamiętać parę rzeczy, parę komend i może będzie też tak, że do końca ci coś tam nie rozpozna, czy coś. Ale jak zagrałem to kiedyś i spróbowałem tej właśnie opcji z tymi komendami głosowymi, to bardzo fajnie to się sprawdzało. Więc to jest właśnie też jakiś taki pomysł dla tych RTS-ów, że można iść w ten sposób. Jeśli chodzi o Rafał, takie RTS-y, to na przykład w Plusie miałeś Tropico 5 za darmo. I w to się dosyć dobrze gra na padzie. Tam ta strategia nie jest jakaś skomplikowana, prawda? Tam nie ma żadnych chyba, z tego co się orientuję, chyba tam nie masz za bardzo jednostek. Wiesz co, i tam może i tak, no uproszczanie rozgrywki, wiesz, po to, żeby się nią dobrze sterowało, to też nie do końca jest rozwiązanie. Ja może trochę wychodzę z założenia tego, co już zdążyłem polubić, grając w te stare RTS-y, te na których się w sumie wszyscy wychowaliśmy. I nie wiem, może to wynika trochę z tego, że jakieś tam sobie wiesz, wypracowałem już nawyki i zachowania, które po prostu mam zwyczajnie ochotę powtarzać, tak? I mówię tutaj na przykład o tym, że po jakimś tam przygotowaniu, o jakichś tam mapach, nie kampanii, tylko powiedzmy skirmiszach, niekoniecznie z żywym, bo multi to jakoś nigdy mnie nie kręciło, ale przeciwko jakimś tam trudnej mapie, kilka komputerów. I wiesz, że możesz sobie na przykład zrobić fajnie rozplanowany desant, nie? Że na przykład sam sobie, wiesz, rzucam wyzwania, że robimy to w stylu USA, czyli wiesz, sama piechota zrzucana ze śmigłowców, które nadlatują, wiesz, pogrupowane z kilku różnych stron. I to wymagało takiej precyzji, wiesz, w grupowaniu jednostek, sterowaniu nimi, wiesz, za pomocą klawiatury, wiesz, przełączaniu się z grup, żeby to gdzieś tam wychodziło fajne i dawało, powiedzmy, taką satysfakcję, o jaką mi chodziło, nie wiem, w odtworzeniu, powiedzmy, jakichś tam działań, czy faktycznie rozplanowaniu ich w czasie rzeczywistym tam co do jakiejś sekundy, a nie, że po prostu masa ma się wpierdolić na bazę i wygrać, bo jest ich więcej. I dlatego jakoś sobie tego na konsoli nie wyobrażam i nad tym najbardziej ubolewam, tak? No bo to, że można to zrobić sterowaniem głosowym albo różdżką, wiesz, z Move'a, albo padem z jakimś innym uproszczonym systemem, bo gra jest tak prosta, że nawet padem można w nią grać, to niestety tutaj muszę siąść po stronie Wojtka i stwierdzić, że wiesz, mamy z tym problem, nie? I ciekawy jestem tylko, co Xboxowcy powiedzą, czy raczej co się tam wydarzy, no bo tam ponoć na Xboxach ma być pełne wsparcie dla myszki i klawiatury. No właśnie to chciałem zapytać, powiedzcie mi, a nie macie takiego poczucia, czy może ja po prostu czymś nie wiem, ale wydawało mi się, że nawet kiedyś to Playaka były myszki i klawiatury. Kiedyś były, ale to były czasy. A co z ewentualnie, na żeby w zasadzie no, coś takiego zrobić? No, nie wiem, jak znam życie, to gdyby dostali to klawiaturę i myszkę, to by zaraz zhakowali konsolę i Linuxa na niej postawili. Podejrzewam, że to stoi na przeszkodzie. Tak, ale pewnie tak, ale wiesz, jakby chcieli schakować, to by schakowali tak, żeby to działało, ta myszka i klawiatura. Tylko sęk w tym, że po prostu dla mnie to jest takie zastanawiające, że jakaś tam pula gier, które być może rzeczywiście by się grało lepiej na myszce i klawiaturze, nawet na konsolach,
I właśnie o tym pomyślałem też. Ja nie wiem do końca, czy nie można podłączyć myszki i klawiatury. Mamy wejścia USB i powiem wam, że no nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ja pamiętam jeszcze chyba na bodajże poprzedniej generacji była taka dodatkowa klawiaturka, którą można było sobie wpisywać. Ale co z tego, że masz USB? Jak może nawet w trójce miałeś USB i kierownica z PS3 nie działa ci na czwórce? Tu chodzi o to, jak ona jest potem wspierana i sorry, no tutaj akurat jest przemysł, no, który jest, wiesz, dosyć no ruchany. Nie wiem, może zaraz, wiesz, gromy jakieś pójdą, to wiesz, łeb popiołem posypie i tak dalej, ale no czytałem, że Xbox ma dostać z uwagi, że jest półkomputerem, wiesz, wsparcie dla klawiatury, no to wydaje mi się, że wiedziałbym też, gdyby Playak miał to wsparcie, nie? Owszem, wcześniej no, się gdzieś tam pojawiało, kiedyś można było dokupić, no to się zgadza. Jest to dla mnie zastanawiające, no bo dziwne dla mnie jest to. Znaczy to nawet nie chodzi o to, że ja uważam, że klawiatura i myszka to są lepsze do sterowania, no bo nie zawsze są, no czasem pad jest lepszy, nie? Sam przecież korzystam z pada, na przykład grając w Dark Soulsy, no to nie wyobrażam sobie to, grać w to na myszce i klawiaturze, nie? No ale są takie gry, no chociażby te strategie i tutaj taka moja ukochana strategia z PC, to cała seria Total War. Nie? I to w zasadzie by otwarło dla konsol też możliwość zagrania w... I to nawet by, słuchajcie, przecież to nie musi być typowa zarżnięta klawiatura, to może być jakiś taki po prostu jakiś kontroler, który ma po prostu ileś tam klawiszy i one nie muszą przecież się nazywać ESD, F, tylko mogą się nazywać lewo, prawo, góra, dół, nie? I tak dalej, no. Także biorąc pod uwagę, że sprzedają gry z napakowanym czujnikami, jakimś wirtualnym pistoletem, to kurwa wrzucenie tam klawiatury, która nie jest klawiaturą, tylko po prostu, wiesz, rozbudowanym jakimś akcesorium, nie, zawierającym więcej guzików, też nie byłoby dla nikogo problemem i podniosłoby, nie wiem, cenę o 5 dych pewnie, nie, tego pudełka, więc wiesz, dla chcącego nic trudnego, no, tylko że to po prostu nie jest target widocznie. Ktoś może mądry robi tak, jakieś badania, tak, bo... wie, że ci, co grają w strategię, to wiesz, tak, że siedzą przed komputerem i... No tylko wiesz, no bo jak mogą siedzieć przed konsolą, skoro nie mogą siedzieć przed konsolą, więc siłą rzeczy siedzą przed komputerem. Ale jasne, tu chodzi o to, żeby jakoś pozycjonować produkt na rynku i on nie, jeżeli byłby zbyt wszechstronny, to może by nie był tak samo, słuchajcie, no można, bo czasami są takie argumenty, no na PC-cie można zagrać we wszystko praktycznie, znaczy nie ma takich gier, niby kiedyś nie było, teraz już są, tak? Te wszystkie VR-owe, ale kiedyś był taki argument zawsze, że no po co kupować konsolę, jak przecież na PC-cie jest wszystko. No ale tu chodzi też o to, co nieraz przy tych naszych takich pseudowojenkach konsolowo-pecetowych się pojawia, kwestia pewnej ergonomii, pewnego stylu grania, nie? Wiadomo, na PC-cie sobie siedzisz przed komputerem, przed monitorem, na krzesełku, a konsola to jest zupełnie inny komfort, bo to jest jakby taki moment, gdzie ty dupę składziesz na jakimś zajebistym fotelu i... Czy no, ja na przykład, wiesz, ubieram pełny garnitur z krawatem i siadam na krześle, no ale no, każdy ma swoje fetysze, nie? No ja wolę na przykład w rajstopach, nie? No każdy ma swoje fetysze i spoko. Ale właśnie o to chodzi, nie? Widocznie jest jakiś tam podstawa. Dobra, no. Ale bo tak się rozgadaliśmy, a ciekawi mnie, czy macie jeszcze jakieś gry takie, które byście chcieli... Tak. Ty, Rafale, mówiłeś ogólnie o strategiach, ale masz jakąś konkretną strategię, konkretny tytuł, który jest od, nie wiem, 5-10 lat na PC-cie i go nie masz i, co, no i płaczesz? Ja przede wszystkim jestem wielkim fanem komandów, prawie wszystkich, głównie Red Alerta, gdzieś tam jeszcze tego starszego, czyli dwójeczki. Bardzo też dobrze mi się grało w Generalsa ze wszystkimi dodatkami. W tym klimacie takim bardziej rzeczywistym, amerykańsko jakimś tam, wiesz, ta wojna z Chinami i z Dzikim Wschodem. No i to są takie moje dwie gry ulubione, w które bym pograł, ale wiesz, no potem odpadłem już od pecetów i przyznam szczerze, że nie śledziłem za specjalnie, wiesz, jakie tam byłyby tytuły, które by się pojawiały, ale to jest coś, co zawsze po prostu mi się podobało, wiesz, budowanie bazy w jakimś tam określonym wzorze, tak? No, to czyli po prostu było coś takiego. No to wiesz. Powiem ci, że
że jeżeli chodzi o RTS-y, to teraz jest taki trochę kryzys, jeżeli chodzi o RTS-y, bo praktycznie nic się nie pojawia. Jak się pojawiają jakieś nowe tytuły, tak jak Greygu, to one... czegoś im brakuje. A z kolei jest w zasadzie jedyny król RTS-ów, no to masz StarCrafta i... No i po prostu kwestia jest taka, czy by ci StarCraft podszedł, czy nie, nie? Jakby ci podszedł, to byś tego akurat za StarCraftem nie przepadam, ale to nie dlatego, że tam cokolwiek jest w tej grze złego, tylko po prostu setting mi nie leży. Nie ten klimat, no. Zdecydowanie bardziej właśnie te dlatego Red Alerty i komandy, bo wojna, bo czołgi, bo tak jeszcze bardzo, też, jeszcze masz bardzo Total długo War? Się grałeś zagrywałem. Kiedyś w Total War jakieś? W Total War grałem, ale mój brat grał bardzo dużo w Total War, ja gdzieś tam zerkałem. Są spoko, też wiem, szanuję, ale to też nie jest mój setting. Dlatego też Age of Empires, pomimo że jest, wiesz, super teraz zremasterowane i w ogóle piękna wersja, nie, dwójeczka, to też jest fajna gra, też w nią trochę grałem, ale nie to. Powiedzmy, nie wciąga tak bardzo, pomimo że wiem, że jest świetna, też w dużo grałem, to nie wciąga tak bardzo. Jeszcze grą, która była dla mnie no naprawdę świetna, to był RT. RT 2150 bodajże. To też tam był fajny, ciężki klimat, fajne jednostki, ogólnie dobrze mi się w to grało. Wiesz co, powiem ci, że jest na pewno jakaś tam pula tych gier, które co prawda one już nie są wznawiane. Niech będzie Command, nie Command Conquer właśnie, tylko Company of Heroes. Ale trochę by tam się pojawiło, nie? Takich, ale tylko strategia, tak? To jest taki jedyny ten. RTS-y. No RTS-y, konkretnie wiesz, RTS-y, nie? Różnego rodzaju. To na tym dla mnie to było zawsze no tak, wiesz, to fajny klimat gierek, pomimo że w RPG w ogóle w czasach PC-towych nie wchodziłem, zawsze były ścigałki, te wszystkie strzelanki, przygodówki, FPS-y, to RTS-y praktycznie wszystkie, które wychodziły swego czasu, wiesz, badałem, nie, w tamtych latach, ich świetności takiej największej. A ty, Rafał? Znaczy ty, Krystian? Rafał. No słuchajcie, no ja w sumie tak jak Rafał mówi, RTS-y, z tym, że no nie jakieś tam Red Alerty, chociaż pogrywałem, nie powiem, pogrywałem dużo właśnie w Tiberian Sun, pamiętam, i w różne tego typu rzeczy, oczywiście na PC-cie. Ale ja jednak ekonomię i nawet taki głupi przykład tego Pizza Connection 3, no kurczę, gdyby to było na konsoli, to po pierwsze, ja już bym wcześniej o tym wiedział, po drugie, ja już prawdopodobnie nie bym to miał, bo w jedynkę naprawdę bardzo długo grałem w Syndicate'a, w Connection już mniej, ale tytuł naprawdę był bardzo mocny, tak samo jakiś nowy Dim Hospital ma wyjść, przecież to są tego typu tytuły, dla których musiałem kupić ten jebany komputer, tak? Już nie mówię o Rollercoasterach, czy o Planet Coasterach, czy nawet właśnie chciałem powiedzieć o tej karciance, w którą gram cały czas, ale z karciankami akurat nie ma tak dużego problemu, bo w sumie na Androidach są karcianki i na konsolach też wychodzi tego coraz więcej. Ale tak, no chyba tutaj tylko i wyłącznie te RTS-y, jeszcze ewentualnie no moja ulubiona seria, jedna z bardziej ulubionych, czyli oczywiście Heroesy, tak? Sterowanie w tego typu grze jest banalne i naprawdę ja w dalszym ciągu nie widzę problemu, czemu tego dalej nie ma na konsolach. Mogę ewentualnie zrozumieć tylko jedną rzecz, że szóstka była tak spierdolona, ten silnik miał tak zjebany, tam były takie patche, że to dalej się wszystkim jebało. I ja rozumiem, że nie wiem, Sony by ich nie dopuściło albo coś, że silnik kompletnie nie ogarnęli. Ale już siódemka jest zdecydowanie lepsza pod względem optymalizacji i jest dobrym tytułem, bardzo dobrym tytułem. I cały czas ubolewam właśnie, czemu w sumie turówka, po której naprawdę można się bez problemu poruszać padem po tej planszy i nie byłoby z tym problemu, czemu to dalej nie ma, czemu tego dalej nie ma właśnie na konsolach. I właśnie między innymi dla tego typu tytułów właśnie, no musiałem kupić tego kompa, z tym graniem jest różnie, ale w sumie właśnie dlatego mam tego kompa i dlatego ubolewam, że tego nie ma na konsolach. A czemu nie ma, nie mam pojęcia. Wojtku? Ja myślę, tak jeszcze dodając tylko do tego, co powiedzieliście, myślę, że tutaj Rafał powiedział jedną ważną rzecz,
której my jako pecetowi gracze nie doświadczamy w przypadku gier PlayStation tak bardzo. To znaczy my zazwyczaj, pecetowcy zazwyczaj wiedzą, co tam się na konsolach wydaje, bo marketing tego jest taki bardzo ogólny. A z kolei jakby gracze konsolowi nie do końca wiedzą, co tam na tym rynku pecetowym się czasami dzieje. Wiecie, dlatego ja też, jak teraz za chwilę zacznę mówić, co ja bym to sobie zagrał z konsolowych gier, to też będę pewnie mówił tylko te AAA, nie? Produkcje, a pewnie gdzieś tam jest też cała pula fajnych gierek konsolowych, o których nawet nie słyszałem. No, ale jednak mam wrażenie... Przepraszam, mam wrażenie, że te proporcje są jakby zachwiane tutaj jednak na korzyść... W zasadzie nie na korzyść, tylko na zasadzie taki, że konsolowcy mniej wiedzą o rynku pecetowym niż pecetowcy o konsolowym. Tak mi się przynajmniej wydaje. A jeżeli chodzi o... że więcej jest tych braków? No bo ja patrząc z drugiej strony, ja trochę oceniam sytuację w ten sposób, że całe giereczkowo u nas w kraju przynajmniej rozwijało się dosyć mocno w ten sposób, że wszyscy mieli swego czasu komputery i z nimi się zaznajamiali. W jakimś tam czasie każdy, powiedzmy, mógł sobie pograć tam, wyrobić, wiesz, poznać te tytuły typowo pecetowe, zobaczyć, nie wiem, jak się gra w FPS-y na myszkę, jakie są RTS-y, Heroesy i tak dalej. Natomiast potem, powiedzmy, obozy się podzieliły, kiedy te konsole stały się bardziej popularne, dostępne, finanse kiedy były trochę inne. I mało który konsolowiec nie zna kompletnie rynku pecetowego, nawet w takim świetle przeszłości, tak jak ja, powiedzmy, który tam, nie wiem, gdzieś tam wspomnieniami go ocenia i żyje, ale to wciąż jest aktualne, jakby te gry, które no dalej robią furorę, tak? I powiedzmy, dalej jest o nich głośno, nawet jak mają już po kilkanaście lat czasami. Natomiast w drugą stronę jest bardzo dużo osób, które z pecetów nigdy do konsoli nie podeszły i tak naprawdę nie wiedzą, wiesz, jak to jest zagrać w Uncharted, albo jak to jest zagrać z wykorzystaniem jakichś typowo konsolowych rzeczy, takich jak akcesoria, no bo to też jest dosyć istotne, że tylko na PC-tach były dostępne Move'y, były dostępne Kinecty. Na PlayStation, tak? I pójdziesz na PC-tach. Na konsolach. Na konsolach. Na Kinect był na Xboxie, no, tak, Move'y były na PlayStation, Wii. Tam jest mnóstwo gier, które może, wiesz, no nie urwały dupy, może to nie przetrwało próby czasu, ale jako doświadczenie samo w sobie było bardzo fajne, nie? I tutaj, no wiesz, Krystian wciąż się gdzieś tam zachwyca nad niektórymi tytułami pod VR. Oj, ale robione, to jest które, no okej, teraz VR to powiedzmy, że już nadrabia. Tylko Sea of Thieves. Tylko wciąż na PC-tach to jest tam kwestia, nie wiem, 3-4 tysięcy do wydania plus PC, a tam masz u nas za 1500, tak? Więc dalej jest ta dostępność zupełnie na innym poziomie. I to jest też taka duża rzecz, która was omija, o tak mógłbym to określić już. Pomijając kwestię tego, no, że właśnie jest szereg gier, których nigdy tam nie mieliście styczności, tak? No zawsze wiem, że pecety były ubogie w platformówki, były tam, nie wiem, kilka jakichś gierek ubogich dla dzieci, tak naprawdę dla dzieci, podczas gdy my mieliśmy, nie wiem, Spyro i Crasha, który zamiatał, to tam się, wiesz, od czasu kroka nic nie wydarzyło. Potem były, wiesz, Jak and Daxter, Ratchet and Clank, a na PC tak dalej nic, jeżeli chodzi o platformówki. I tam na pewno jest też ogromna dziura. Jakieś tam inne. Wiesz co, tak, ale tu chodzi mi troszkę o coś innego, bo ty też powołujesz się na takie historyczne gry. Ja tu raczej mówię o tym, że PC... I tutaj no mówię to z bólem w sercu, ale to nie po to, żeby wam dokuczyć. Oczywiście. tylko nigdy tak mi, nie mówisz, no. Nigdy, never. Tylko chodzi mi o to, że po prostu PC to jest trochę, to jest po prostu zupełnie inne granie. I chociażby sam Steam i ilość jakichś takich produkcji, które po prostu nie są tak bardzo popularne, jest zatrważająca i tam gry premier w roku jest, no, liczonych w setki, nie? Jak nie tysiące.
Więc tu chodzi mi o to, że jakby ta pula tych możliwości na PC-cie jest znaczna i nie ma się co dziwić, i nawet gracze PC-towi po prostu często tego nie ogarniają, bo tego nie da się ogarnąć, a co dopiero gracze konsolowi. Podczas gdy na konsolach jednak, jak jest jakaś gra z tego, nazwijmy to jeszcze raz, AAA, to ma się jednak nieustannie te reklamy tego, tak? No który gracz nie słyszał PC-towy o, dajmy na to, no, co tam ta ostatnia gra, bo co Krystian tak hejtował to, a później zapomniałem nazwę teraz. Ojejku. Ja coś hejtowałem? Destiny? Co dwójka jest teraz na PC? Tak, Destiny, dokładnie, nie? Więc każdy gracz, nawet z PC-towy, coś tam słyszał o tym Destiny i sobie żałował na przykład, że nie ma tego na PC-cie, nie? W takim kontekście. A jest mnóstwo takich gier na PC-ta, co konsolowcy po prostu o nich nie słyszeli. A one są gdzieś tam dobre, nie? No, ale to, tak jak mówię, na konsolach jest ty też tak jest, tylko chodzi mi o skalę. Podejrzewam, że ta skala jest taka dość nierówna, nie? W tym temacie. Ze względu na fakt, że po prostu jest zupełnie inna ilość gier. Natomiast już mniejszy z tym, bo chciałem powiedzieć, czego ja bardzo żałuję, że nie mam na PC-cie, no, a tego czekamy, jest podejrzewam więcej niż wy macie w temacie konsol. Więc przede wszystkim dla mnie taką grą, do której zawsze trochę żałowałem, że nie mam konsoli, to jest Red Dead Redemption. I to jest chyba jedyna taka gra, która naprawdę jest mi trochę z tego powodu smutna, że sobie w nią nie zagrał na PC-cie. I prawdopodobnie, znaczy no, w zasadzie nie wiadomo, co tam z tą dwójką, ale też pewnie nie zagrał dwójkę. Ale jeżeli zagram, to fajnie, ale tego nikt nie wie i w zasadzie nie ma żadnych jakichś pewniaków, przecieków na ten temat. No, natomiast jeżeli chodzi o pozostałe gry, no to trochę by się tam pewnie tego znalazło. Heavy Rain, słyszałem o tej grze bardzo dużo dobrego i też chciałbym pewnie spróbować. Myślę, że na pewno taką grą by był Uncharted. Więc trochę tych gier, nie? Takich tych AAA tak zwanych z konsol chętnie bym na PC-cie zobaczył. Natomiast nigdy nie był to dla mnie taki jakiś argument, żeby sobie tą konsolę kupić. I to nie ze względu nawet na to, że ja nie lubię konsol, albo nie, to był jakiś absurd. Ja po prostu lubię gry i tak naprawdę wali mi to. No chyba zdajcie sobie sprawę, że jak sobie tak dogryzamy, to jest tylko sobie dogryzanie. Ale tak naprawdę ja lubię gry i nie chodzi o to, czy ona jest na PC-cie, czy jest na konsoli, tylko czy jest fajna. A PC to jest jakiś tam wybór, no wynika to z kilku rzeczy, bo to też jest dla mnie narzędzie pracy i tak na nim gram. I ta ilość gier jest dla mnie zupełnie wystarczająca, nie potrzebuję jeszcze dodatkowej skrzynki do grania, bo już po prostu mam jedną, która mi to w zupełności zapewnia. I na PC jest tak wiele premier, które chcę obczaić, że jakbym jeszcze miał obczajać gry konsolowe, to po prostu bym nie dał rady, no taka jest smutna prawda. I to tylko z tego to głównie wynika, nie? To moje zdecydowanie się na pecety. No. A jeżeli chodzi o to, dlaczego chciałbym pograć na konsolach może częściej troszeczkę i czasami faktycznie chciałbym może odstawić tego peceta i trochę inaczej zagrać, to jest wygoda. Bo ja mam konsolę, bo cała wygoda. Wygoda, bo po prostu dla mnie jest bardzo fajne to, jak często gram u znajomych, zwłaszcza szwagier ma playkę. No to nie ma nic fajniejszego, jak się po prostu walnąć w fotelu, nie? Duży telewizor, jakaś tam FIFA albo jakieś wyścigi, no to jest fajne, nie? To jest fajne. No, także to jest niewątpliwie zaleta. Dodatkowo jakieś to wszelkie mordobicia, takie rzeczy, no to urok mają tylko na konsolach, nie? Bo można sobie tam na PC-cie pograć w Mortala, nawet po sieci, no ale nigdy to nie będzie tak fajne, jak gdzieś tam impreza, pizza i turniej Mortala ze znajomymi przed telewizorem, nie? Więc to jest chyba to, co po prostu jest dla mnie jakieś tam takie, czego mi brakuje w PC-cie. A z drugiej strony tak naprawdę zauważcie, że to są w pewnym sensie sztuczne problemy. To znaczy, to nie są sztuczne problemy dla nas, ale to są sztuczne problemy, jeżeli chodzi o technologię, bo prawda jest taka, że to jest tylko pompowanie, jakieś tam kalibracja marki. Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, tak jak mówiliśmy przed chwilą, żeby na konsolach
sobie były po prostu myszki i klawiatury i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, a to już w ogóle nic nie stoi na przeszkodzie nawet technicznie, żeby sobie podłączyć peceta do telewizora, nie? Bo czemu nie? No to możesz zrobić, w zasadzie mnóstwo ludzi tak też ma podłączonych. Mhm, i sobie ma na dwa ekrany i tam przełącza tego, kiedy chce na telewizor, a kiedy na monitor, nie? Tylko, że to jest po prostu kwestia technologiczna, jakby producentom na tym nie zależy, bo wcale nie chcą być tak wszechstronni, bo to nie jest w ich interesie specjalnie. Bo tu właśnie o to chodzi, tak? Są pewne specjalizacje. Na konsoli jest ta specjalizacja, że jednak tu się pizga głównie, właśnie nie pizga się na przykład w strategię, a na PC-tach nie pizga się po VR-ze, nie? Chociaż w zasadzie technologicznie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie właśnie po tym VR-ze, żeby sobie pizgać, nie? Tak na logikę. Tak mi się wydaje, że to jest... Tylko... To nie chodzi mi o to, że to jest jakiś spisek producentów, tylko że to nie leży w ich interesie po prostu, żeby tak to, że tak powiem, poszerzać to spektrum, nie? Możliwości. Mówisz, że to jakiś spisek. Nie, mówię, że to nie jest spisek. Tylko to po prostu wynika ze zwykłej kalkulacji. Jeżeli produkujesz konsolę, masz markę taką jak Sony i uda ci się zrobić fajny sprzęt, który jest w dobrej cenie, jest z tym kompatybilny, to zaczynasz tworzyć i opłacasz takich producentów gier, którzy robią gry pod twój sprzęt mniej więcej. I jeżeli miałbyś teraz poszerzyć to wszystko o klawiaturę i myszkę, powiedzmy, to znowu otwiera się cała pula nowych gier, nowych producentów, nowych rzeczy. I jeżeli to samo by zrobił PC, to nagle by ta konkurencja przebiegała po trochę innej granicy, po trochę innej linii. A teraz są wszyscy względnie zadowoleni, takie mam wrażenie, że jest okej, okay, tak? No... Czy mi się wydaje, że to może mieć duży związek z tym, że wiesz, konsol jest sprzedanych powiedzmy tam w milionach każdej generacji ileś sztuk, nie? Kilkadziesiąt milionów. I w momencie, kiedy mamy premierę jakiejś gry, to bardzo dobrze idzie ocenić, jak ona sobie radzi, jak się sprzedaje, tak? To też nie jest rynek spiracony tak bardzo, żeby tego nie móc ocenić. I to widzimy zresztą, co się sprzedaje, tam gadamy sobie o tej sprzedaży, ogólnie jest okej. Okay. I teraz, jeżeli były już jakieś próby, choćby nawet przy tej grze, tym, nie wiem, to chyba jakiś Trine był, czy jakiś taki inny dziwny tytuł z tego PS3. Naprawdę, wiesz, głośna była ta premiera tej strategii. I to była chyba taka najlepiej, wiesz, napisana, i to też był ekskluzyw, co było ciekawe. I niestety nie wiem, ale przeczuwam, że to się nie sprzedało tak dobrze, żeby komuś się chciało ten pomysł kontynuować, bo kontynuowania nie było. I po prostu te próby zostały zgaszone, w związku z tym to się tak naturalnie wykrzaczyło. Wiesz, no, dużo osób wciąż jest jednak, i to bardzo, bardzo widać po serwisach aukcyjnych, jak sobie ktoś przejrzy... Wpiszcie sobie kiedyś z ciekawości opcje FIFA jakieś tam, wiesz, na OLX-ie, albo po prostu, wiesz, zestawów gier z PS3 na przykład, które ktoś teraz wyprzedaje. To jest piękna historia, bo jak przeglądasz sobie czyjeś prywatne, wiesz, zestawy gier, nieważne, czy on tam ma 3 płyty, czy 5, to tam jest na 7 płyt, załóżmy, 4 części FIFA, 14, 15, 16, 17, plus 3 gry, które dostał w pakiecie z konsolą i jedna może jaką kupił, jakąś tam inną, powiedzmy, nie? I wiesz, i to jest taki typowy gracz konsolowy, który no, nazwijmy to, nie poszerza tych swoich zainteresowań, no nie jest takim graczem gdzieś tam, jak my staramy się gdzieś tam ocenić cały rynek, otworzyć się na coś nowego i tak dalej. Na PC-cie na pewno jest mniej takich osób, które, wiesz, no, w ten sposób gdzieś tam grają, tak? No bo jak ktoś tam inwestuje w ten sprzęt już na tyle, żeby on sobie działał, to no ciężko mi to ocenić w sumie, jak jest na PC-tach, ale wydaje mi się, że jednak PC Master Race troszeczkę już się rządzi innymi prawami i takich osób, które przychodzą, wydają 1000 w sklepie i siadają w domu, mają FIFA, to wiesz, to jest na pewno więcej na konsolach i to powoduje, że ten rynek jest względnie mniejszy, pomimo nawet, wiesz, 50 milionów sprzedanych konsol i potem jak wchodzimy z takim projektem RTS-u, to on się sprzedaje, wiesz, na zasadzie 100 tysięcy, 200 tysięcy i
No jasne. No to jest właśnie to, że jeżeli jest produkt skalibrowany pod zupełnie inne granie, pod zupełnie inne takie zwyczaje graczy, no to już teraz nagle tego nie będą zmieniać, nie? Bo to po prostu za dużo pieniędzy by kosztowało przyzwyczaić graczy do innych rzeczy i tak dalej, nie? Chociaż w drugą stronę to w zasadzie nie ma problemu, nie? Każda gra na PC, na konsolę może być jakoś tam zrealizowana na PC. Kwestia jest tylko taka, że nie zawsze jest to zrobione dobrze. Inna sprawa, że jest dużo gier na konsolach, które aż się proszą o... Znaczy, mają VR-a, a na PC to my tam mamy na razie takie jakieś próby. Nie jest to tak jednoznacznie dobrze zrobione, nie? Tak jak wy mówicie tam, tak jak Krystian czasami recenzuje jakieś gierki VR-owe, no to widać, że to po prostu... Jak jest dobrze zrobione, to jest dobrze zrobione. A na PC-cie to strasznie, strasznie nierówne, nie? Okej. Więc myślę, że chyba temat jest w miarę wyczerpany. Generalnie. Także no ja bym jeszcze ewentualnie tylko powiedział tyle, że jakby podejrzewam, że za jakiś czas, za parę lat znowu się te wajchy obrócą. Nie wiem, czy pamiętacie nawet gdzieś chyba w takich numerach już 60-tych, 70-tych Secret Service starego dobrego, to już wieszczono, że w zasadzie PC-ty to końcowa już jest, nie? To już to po wszystkiemu, to już teraz to nie ma się co tam spinać. Podobnie było zresztą z konsolami, chyba przy trójce, czy przy dwójce, czy przy trójce, nie pamiętam teraz, gdzie to tam było, że wydali, że konsole się tam pojawiły tej nowej generacji, no a już bardzo szybko się zestarzały, ale nie chcę teraz się pamiętać, to przy czwórce to było, przy tej najnowszej generacji konsol, czy wcześniej? Gdzie to znaczy, Przy trójce na pewno było tak, wiesz, mocno, bo przy czwórce to już... Ale czekaj, chodzi ci, że konsole się kończą, tak? Nie, tam była taka akcja, że dopiero wydali konsolę, a ona już jest stara i ma stare bebechy i w zasadzie... Nie, to przy czwórce tak było, bo już, wiesz, od razu od premiery to była pierwsza premiera tak naprawdę od czasu, wiesz, konsol PSX-a i starych sprzętów, gdzie w chwili premiery PC-ty i tak dawały lepszą grafikę. Niezależnie, czy to był PSX, czy PS2, czy PS3, to zawsze na premierę to była kosa i komputery nie były w stanie jej dogonić, wiesz, tam z PS3 to tam była jakaś taka, wiesz, skomplikowana architektura, procesor zaawansowany, że go tam ponoć, wiesz, kupowali i wykorzystywali te bebechy do sterowania rakietami, nie, czy jakieś tam inne historie, wiesz, piękne, Urban Legends. Natomiast fakt faktem, że to było mocne i to robiło wrażenie w roku przecież, tam PS3 było w 2007, no i jak wychodziły wtedy gry, wiesz, napisane tylko pod to, tak jak, wiesz, pierwsze Uncharted, to po prostu, wiesz, czapki z głów. A przy czwórce tego nie było, zwyczajnie tego nie było i na PC-tach już, wiesz, już wtedy gdzieś tam sięgało to wszystko 60 FPS-ów, 4K. Bardziej dlatego, że tam, wiesz, architektura na to pozwalała i to już były te czasy, kiedy można było, wiesz, połączyć szeregowo, nie wiem, dwie karty i tak dalej. Ale to już można było bardzo dawno temu połączyć dwie karty, wiesz? Tak, ale wiesz, chodzi o to, że jeżeli się to pojawiało coraz częściej, to i gry były po prostu od razu, wiesz, podkręcane. Tam, gdzie po prostu się pisało wszystko, wiesz, bez ograniczeń, a te gry nie były pisane za bardzo od nowa, bo ta architektura była wspólna, wiesz, obydwie konsole i Xbox i PlayStation są, jak się nie mylę, na AMD podzespołach oparte, więc niejako, wiesz, wszystko się koduje w podobny sposób i robiąc, powiedzmy, wiesz, setting PC-towy, potem się obcina je do konsolowego, nie? No, więc tak to wygląda i pod tym kątem faktycznie ta generacja jest gorsza, próbuje, wiesz, czymś innym nadrabiać. No, wydaje mi się, że ten VR to jest strzał w dziesiątkę. No, chociaż pewnie niewiele gorszy trzyma to, tego gle, ale jednak, no, to jest coś, co na pewno jest dużym plusem, nie? Takim boostem sprzedażowym. Nie, ile teraz kosztują tego gle VR? Około 1000 w Polsce? No, to trochę staniało. Ale generalnie, no mówię, tutaj jakby nie ma reguł, no mówię, za parę lat się ten magiel znowu przekręci. Wszystko się wywróci pewnie do góry nogami i ktoś, no, podejrzewam, ktoś tam będzie próba scalania tego. To znaczy, docelowo, słuchajcie, nie oszukujmy się. Mam wrażenie, że docelowo tak za jakiś czas to wszystkie sprzęty będą
polegały na tym, że kupisz taką skrzynkę i ona będzie taka omni, taka do wszystkiego, tak? Że będziesz sobie z tego puszczał muzykę, będziesz sobie z tego w fotelu grał w ten, a wieczorem będziesz sobie pracował nad artykułem, no bo po prostu siłą rzeczy... Nie, Wojtek, tak nie będzie. Tutaj, wiesz, czarnoksiężnik się w tobie odezwał, bo wiesz, każda branża potrzebuje swoich specjalizacji, wiesz, jak spojrzysz na motoryzacyjną, to zobacz, ile masz... Zobacz, w którym kierunku to się rozwija. Tak jak kiedyś miałeś, nie wiem, 3-4 modele Mercedesa, nie? W latach, wiesz, kiedy my, wiesz, zaczynaliśmy tam sobie raczkować. Był, wiesz, jeden większy, drugi mniejszy, trzeci terenowy, powiedzmy. Tak teraz masz 7 modeli, powiedzmy, klasowych, plus drugie 7 w wersjach uterenowionych, nie? Zupełnie innych, plus jeszcze kilka innych specjalnych i wszystko się zamyka na 19 czy 18, żeby każdą niszę wypełnić i jak najbardziej się gdzieś tam wpasować w produkt. I biorąc pod uwagę, że komputery dzisiaj, wiesz, no mamy wszędzie i jest potrzebny oddzielny komputer jakiś tam. Niech on się komunikuje ze wszystkim innym, ale po prostu jego przeznaczeniem jest, powiedzmy, siedzieć mi w kieszeni i być telefonem i sterownikiem do wszystkiego. Drugi komputer ma sterować moim telewizorem i, powiedzmy, mieć taką funkcję, żeby to spełniać, nie? A trzeci będzie konsolą i, wiesz, one się wszystkie będą łączyć. Czwarta będzie... odtwarzanie muzyki, nie? I tylko i wyłącznie jakieś, wiesz, precyzyjne komponenty, jakieś procesory dźwięku czy procesory graficzne, które zawsze będą, wiesz, coraz bardziej zaawansowane, będą w stanie to zaspokoić. To jedna ale maszynka, weź, nie. To wszystko poczekaj, pociągnie, bo ty nie bierzesz pod uwagę jednej rzeczy. Mówisz teraz o samochodach na przykład wcześniej, nie? Tam podajesz przykład samochodów, tylko że samochody muszą spełniać różne wymagania, różne warunki, są różne ich ceny i tak dalej. Podczas gdy ceny sprzętu, takiego typowego sprzętu, który mamy w domu, to jasne, że tych sprzętów, on będzie ich 1,5 mln, tak jak dzisiaj jest 1,5 mln różnych telefonów, nie wiem, wiesz, do odtwarzania muzyki, telewizorów, pod tym względem jak najbardziej. Chodzi mi raczej o to, że one będą coraz bardziej wielofunkcyjne, że w pewnym momencie nastąpi zapewne taka próba zrobienia takiego, wiesz, tak jak się buduje smart domy, nie? Że już w pewnym momencie wszystko tam jest ogarniane, nawet łącznie z lodówką, nie? Masz ogarniane przez jakieś tam komputery. To o to mi chodzi raczej. I jak to będzie tam technicznie dokładnie rozwiązane, no to tego nikt nie wie, no bo to, wiesz, no to jest właśnie tak jak mówisz, takie wróżenie. No właśnie, ale... to ty mówisz o jednym komputerze od wszystkiego, tak jakby, wiesz, był jakiś tam Skynet, nie, czy coś w tym stylu, a tutaj mówimy o tym, że każdy będzie miał swój móżdżek i po prostu ewentualnie wszystkie się będą komunikowały, to tylko o tym jest prostowanie. Prawdopodobnie, a równie dobrze może być tak, że sobie kupisz po prostu różne sprzęty, kupisz sobie z takiej firmy albo innej i on będzie modułowy po prostu, no tego nie wiemy, to nie o to mi chodzi, nie to była moja idea, chodzi mi raczej o to, że w pewnym momencie już nie będzie miało znaczenia, jak chcesz sobie pograć, znaczy będzie miało właśnie znaczenie, czy chcesz sobie siąść w fotelu, czy chcesz siąść przed biurkiem, to podejrzewam, że nadal to będzie jeden sprzęt. Po prostu producenci kiedyś pewnie do tego dojdą, że to się jakoś tam opłaca, bo ludzie też są wygodni. Wiesz, ja na przykład nie miałbym nic przeciwko już teraz, gdyby był taki sprzęt, który będzie mi zaspokajał wszystko i na razie na dzisiaj mogę sobie to zrobić, tylko muszę to sobie zrobić ręcznie, tak? Muszę to wszystko ogarnąć. A że dzisiaj wszystko jest zautomatyzowane, tak jak kupisz sobie teraz mieszkanie, to kurde, już masz wszystko zautomatyzowane, nie? No to podejrzewam, że przyjdzie taki moment, w którym ty po prostu przyjdziesz do sklepu i zamówisz sobie, nie wiem, usługę, która dostarczy ci pełny pakiet multimedialny, żebym tak to nazwał, tak? No raczej no taki, tak mi się wydaje, a to jest tylko moje wrażenie sposób. Nie wiem jak będzie. Natomiast tak by wskazywało na to logika, nie? Po prostu. Okay. Lubimy uproszczać niż komplikować. Słuchajcie. Pożyjemy, zobaczymy. Słuchajcie, myślę, że temat pomału możemy kończyć. Jak widzicie, mamy swoje typy. Wiemy, w co chcemy grać, wiemy, jak chcemy grać, zobaczymy, co przyszłość też pokaże. Słuchajcie, ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć tak na szybko, że HBO Go wchodzi dzisiaj po raz pierwszy do internetu, więc jeżeli chcecie oglądać HBO tylko i wyłącznie w internecie, na aplikacjach, w telewizorze, jak na przykład Netflixa, to od dzisiaj jest to możliwe, nie trzeba mieć wykupionego żadnego abonamentu telewizyjnego, żadnych pakietów w żadnym Polsacie, NC+, czy innym pedale. Po prostu możecie zrobić i wykupić to online'owo, tak samo jak Netflixa.
Dokładnie tak. I tylko przypominamy, że użytkownicy PS4 mają aplikację HBO Go, więc mogą sobie ściągnąć w ten sposób i oglądać. Dobra, słuchajcie, 107 odcinek dobiega końca. Standardowo wchodźcie na naszą stronę bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki. Jesteśmy też na YouTubie, wpiszcie sobie bezimienny podcast, znajdziecie nas na YouTubie. Zapraszamy was również na projekt Wojtka, czyli nerdomancer.pl. Tam też wrzucamy odcinki, dzisiaj nawet gościnnie coś tam nagrałem u nich, jak najbardziej polecamy, i oczywiście nasze ulubione radio, czyli Black Widow Radio, tam jesteśmy i tam też nas rejestrują. No i poza tym Facebook, dalej mamy swoją stronę, tam wchodźcie i oczywiście możecie do nas to również pisać maile. Na Twitterze też jesteśmy, nawet jesteśmy na czymś takim, co jest Google Plus. Tam też jesteśmy, chociaż nie wiem po co, ale też tam są wrzucane jakieś tam odcinki. Tak czy siak jesteśmy wszędzie, więc bardzo się cieszymy, że nas słuchacie już tyle odcinków i będziemy się pomału z wami żegnać. Więc ze mną dzisiaj standardowo był Rafał Radomiński. Byłem, dzięki wielkie, cześć. Był z nami Wojtek Kocjan. Bardzo było miło, cześć. Jak zwykle i byłem ja, czyli Christian Kender, a my standardowo słyszymy się za 2 tygodnie, więc dziękujemy drodzy słuchacze za odcinek. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.